Znowu są brawa. You know what I mean, right? To jest właśnie mój angielski. Już nie będę tego robił. Dziś przygotowałem dla Was cztery prezentacje. Żeby zacząć w ogóle mówić o motywacji, o tym, jak motywować ludzi, motywować siebie, trzeba powiedzieć o czymś, co się nazywa teorią dwuczynnikową. I kiedy już sobie omówimy teorię dwuczynnikową, to zobaczymy, rozgryziemy, jak to się ma do takiej prostej maksymy, która brzmi nie karaj, pomagaj. A potem. Porozmawiamy sobie o tym, że jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywacji, zarówno takiej dla nas personalnej, osobistej, jak i tej, która świetnie się sprawdza w relacjach międzyludzkich, to jest właśnie ta zasada wzmacniaj, kiedy się tylko da. A na samym końcu standardowo robimy studium przypadku i porozmawiamy o mnie. Ja Wam dam kilka przykładów ze swojego życia, jak ja się uczyłem tej motywacji na swoim przykładzie oraz jak. Tego typu doświadczenia przerzuciłem na relacje z innymi osobami i z tymi, z którymi teraz współpracuję zarówno w mojej pracy, jak i w życiu osobistym. Jak motywować ludzi i robić to dobrze, to temat dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Damian, a to są wykłady z serii Essential Skills, sprawności kluczowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Teoria dwuczynnikowa Frederika Herzberga. Kojarzycie ten slajd? Kojarzycie ten kadr z filmu? Ktoś kojarzy? Co to jest za film? Kojarzycie tak. Co to jest za film? O. To jest e, z kadr z filmu Forrest Gump. To jest świetny film, który swoją karierę ma mniej więcej. On opisuje losy bohatera mniej więcej przez te lata 50., 60., 70 i nawet jeszcze dalej. I tutaj, akurat, Forrest Gump jest osobą, która wraca. Z wojny w Wietnamie, przemawia do ogromnej ilości osób i potem tam trafia na miłość swojego życia, która go, do niego biegnie. E, I to, są, to jest ta końcówka lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Hipisi, wolna miłość, wojna w Wietnamie. To są właśnie te lata 60. końcówka oczywiście 1969 rok, to ten słynny Woodstock. I tak wyglądała końcówka lat 60. w, w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych, a tak wyglądała w Europie. A żeby być bardziej dokładnym, w Czechosłowacji, to co tutaj widzicie, to zdjęcie z tak zwanej praskiej wiosny. To jest 1968 rok u nas w Demoludach, kiedy to w Czechosłowacji zbuntowano się przeciwko reżimowi komunistycznemu. A w Polsce 1968 rok to rok, kiedy miała miejsce premiera dziadów, które też między innymi były częścią te, tej, tego poruszenia i tej rewolucji, która miała wtedy miejsce w Europie. Głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, co to będzie z tym 1968 rokiem. A 1968 rok jest dla nas bardzo ważny z dzisiejszego punktu widzenia. Bo w tamtych czasach te wydarzenia to tło, które wam namalowałem, może nie robi na nas wrażenia. Ale właśnie w tym roku, w 1968 roku, Frederick Herzberg wydał swoją książkę. Książka, która, jest która była zatytułowana One More Time: How to Motivate How Do You Motivate Employees. Książka, która sprzedała się w 1,2 miliona egzemplarzy do 1987 roku, i książka, która była jedną z najczęściej pobieranych książek z Harvard Business Review. Co się okazało? Co, co takiego zrobił Frederick Herzberg? Otóż on przed publikacją tej książki. Prowadził badanie, tu było 200 rozmów z księgowymi i inżynierami, i on podczas tych badań zadawał im bardzo jedno proste pytanie: kiedy oni byli zmotywowani do pracy, a kiedy nie. I w wyniku tych rozmów, w wyniku tych badań, on doszedł do wniosku, że motywacja jest źle przedstawiana. Źle przedstawiana w pracy, źle przedstawiana ludziom, bo jest przedstawiana jako pewne kontinuum, czyli że mamy jakiś moment, kiedy jesteśmy niezadowoleni i kiedy jesteśmy zadowoleni. Więc jeżeli jest coś, co sprawia, że jesteśmy niezadowoleni, to im mniej będzie tego niezadowolenia, to tym bardziej my będziemy zadowoleni. Ale okazuje się, że tak nie jest do końca, ponieważ są pewne czynniki, które, jeśli są usunięte z naszego pola widzenia, to wcale nie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Po prostu jesteśmy nienieszczęśliwi. I tak mniej więcej w skrócie można by było opisać tak zwaną dwuczynnikową teorię motywacji. Całkiem niedawno miałem szansę uczestniczyć w spotkaniu, które prowadził Andrzej. I Andrzej zadał pytanie do osób zgromadzonych na tym spotkaniu, było kilkadziesiąt osób, około 30 osób. Andrzej był osobą, która akurat jest z klubu z Masters i wygrał konkurs ewaluacji, przeszedł do kolejnych etapów w konkursach ewaluacji. Ewaluacji czyli przekazywania informacji zwrotnej. Oglądamy mówcę, wychodzimy na scenę i mówimy, co ta osoba robi dobrze, co mogłoby poprawić. I Im lepszy ewaluator, tym ta osoba ma więcej skrzydeł i chce się rozwijać, i tym lepiej dostrzega swoje jakieś małe potknięcia. Czyli de facto ewaluator jest osobą, która jest odpowiedzialna za przekazanie komunikatu motywacyjnego. I on zadał tym wszystkim osobom, które były na tym spotkaniu, a każdy miał mniej więcej po 30, osu, po 30 sekund na odpowiedź, i zadał im pytanie: Po co wam ewaluacja? Co wy z tego macie? I ci ludzie wstali i zaczęli mówić tak naprawdę o motywacji. Jak myślicie, co oni powiedzieli? Co ich motywuje, a co ich nie motywuje? Co was motywuje, a co was nie motywuje? Macie jakieś myśli? Co was motywuje? Pomyślcie chwilkę. Widoczne efekty naszej pracy. Chęć osiągnięcia zysku, przewagi, jasne. Deadline. To znamy, nie? Coś jeszcze? A co was, a co was irytuje, co, co was demotywuje w życiu codziennym? Kiedy jesteście źli? Niekonstruktywna krytyka odnośnie mojej pracy. Niekonstruktywna krytyka odnośnie mojej pracy. Porażki. Porażki. Coś jeszcze? Brak widocznych efektów. Brak widocznych efektów. Przedmiotowe, traktowanie człowieka. Przedmiotowe traktowanie człowieka. Dokładnie tak. Moglibyśmy. Jeszcze raz proszę. Niezgrany zespół. Niezgrany zespół. Dokładnie. Moglibyśmy tak wymieniać jeszcze bardzo długo. I zobaczymy, jak to, co wy powiedzieliście, ma się do tego, co powiedział Andrzej, ale najpierw spojrzymy na to, co tak naprawdę na ten temat ma do powiedzenia Frederik Herzberg. Jeszcze raz wracamy do tej teorii dwuczynnikowej. Spójrzcie na, na to, co tutaj jest. To jest wahadło, które ma takie wychylenie od minus 10 do 0 i od 0 do plus 10, co sprawia, że są jakby takie dwie kategorie czynników, które na nas wpływają, jeżeli chodzi o motywację. I te czynniki, które są z tej kategorii od minus 10 do 0, to są tak zwane czynniki higieny. I co to są za czynniki? To są takie czynniki, że jeżeli one są niespełnione, to ludzie są zdenerwowani. Ale jeżeli one są zaspokojone, to nie to, że ludzie są szczęśliwi. Oni po prostu nie są zdenerwowani. Są na zero. Popatrzmy, jak to się ma do naszej pracy, bo tego akurat yy, dotyczyły badania Herzberga. Stanowisko pracy. Czy ja na przykład mam wszystkie narzędzia potrzebne do wykonywania pracy? I teraz pomyślcie, no jeżeli jesteście w pracy i na przykład macie biurko, które jest, no co tu dużo gadać, no niezbyt takie możliwe do, do pracy, bo jest za małe, za ciasne albo stare, albo lepiej krzesło, od którego siedzenia bolą Was plecy. Bo kiedy okazuje się, że będziecie sobie na nim siedzieć, to będzie was to denerwowało, że ono jest stare i zepsute, ale jeżeli ktoś przyjdzie, pracodawca wam da nowe, wspaniałe, piękne krzesło, to nie oznacza to, że będziecie szczęśliwi w ogóle, wasza opinia o pracodawcy się zmieni w kosmos. Nie, po pewnym czasie się do tego przyzwyczajecie i to będzie dla was norma. Będziecie tu, na zero. Popatrzmy dalej. Warunki sanitarne, na przykład czystość toalet. Macie w pracy brudne toalety albo na studiach brudne toalety, będziecie zdenerwowani. Wychylicie się w tym kierunku. Ale jak będziecie mieć czyste, to po prostu nawet nie będziecie na to zwracać uwagi, bo to macie w pakiecie. To jest dla Was normalne, że tak powinno być. To jest ten poziom startowy. Wypłata okazuje się, że jest dokładnie również w tej kategorii. Mamy dużą wypłatę, jest ok, jest spoko. Jakbyśmy mieli małą, to byśmy byli zdenerwowani, ale jak mamy dużą, to jakby nie motywuje nas aż tak bardzo, jakbyśmy myśleli, że te pieniądze nas motywują. Bezpieczeństwo, przełożeni, czy mamy normalnych przełożonych, polityka firmy. Czy relacje z ludźmi? Mamy złe relacje, będziemy źli, mamy super relacje, po prostu nie będziemy nieszczęśliwi. Warto się więc zastanowić, co się dzieje, kiedy mówimy o tych czynnikach od 0 do plus 10. Co takiego jest, co nas faktycznie motywuje? Że jeżeli te wszystkie czynniki od minus 10 do 0 są zaspokojone, to pracownik według Herzberga nie będzie osobą, która będzie super zmotywowaną, po prostu będzie wykonywał minimum swojej pracy. Pojawia się pytanie, co zrobić, żeby tego pracownika, co zrobić, żebyśmy my sami wychylali się w kierunku plus 10? I to są te czynniki. Po pierwsze, osiągnięcia. Dalej, uznanie. Pomyślcie teraz na przykład o osobach, ktoś jest nieśmiały i nie potrafi w cudzysłowie zawalczyć o siebie. I trafia gdzieś do, do pracy i ktoś mu sprzątnie jakiś, on, lub ona robi jakiś projekt i pod sam koniec ktoś go sprząta, no nie? i cały, cały splendor spada na jedną osobę. Gdzie jest to uznanie dla tej osoby? Czy ta osoba będzie zmotywowana? Nie ma opcji. Praca sama w sobie. To jest coś, co nas motywuje. Praca jako czynność autoteliczna, że chcemy to robić, bo się tym interesujemy. Mnie na przykład chce się robić te wykłady. Nic jakby z tego nie mam. Dzisiejszy wykład przygotowywałem do 5.30 nad ranem, bo mam też taki, wiecie, no z jednej strony można powiedzieć o dyscyplinie, nie? Damian powinien się przygotować wcześniej. Z drugiej strony mam też taką zasadę, że lubię dawać najświeższe rzeczy na wykładzie. Jakbym go przygotował miesiąc wcześniej, to nie wiem, czy bym był w stanie tak dobrze opowiadać o tych kwestiach, które mam dziś do powiedzenia. I poświęciłem bardzo dużo. W pracy też taki nie byłem super, wiecie, wydajny, a się okazuje, że jednak tutaj staję naprzeciwko Was i widzę w tym sens. Odpowiedzialność. Niby, że uciekamy od odpowiedzialności, nieprawda, bardzo chcemy odpowiedzialność. Dlaczego? Bo odpowiedzialność to jest możliwość działania, to możliwość tego wpływu, a więc możliwość widzenia efektów swojej pracy. Ergo wpływ na świat. Bardzo to lubimy. Awanse, standard, no i rozwój. Lubimy się rozwijać, po prostu motywuje nas rozwój. No i teraz takie pytanie do Was. Taka, taka myśl, którą chciałem się w zasadzie podzielić. Mechanizm habituacji oswaja nas z pieniędzmi. Czy pieniądze motywują i czy dają szczęście? Jak myślicie, pieniądze dają szczęście, czy nie? Kiwnijcie głowami. Dają, czy nie? Dają. Dokładnie, lepiej płakać w Lamborghini niż w Maluchu. Jeżeli, jeżeli byśmy przyjęli taki paradygmat, że pieniądze dają szczęście, to znaczy, że nie byłoby bogatych ludzi, którzy są nieszczęśliwi, a jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę Minecraft. Kojarzycie taką grę. Wiecie, że jej twórca, teraz ostatnio były, nie dziesiąte czy 12 urodziny, nie, nie pomożecie mi w tej kwestii, chyba obchodzone były 10 urodziny, kiedy, kiedy Minecraft wyszedł i twórca Minecraftu w ogóle miał swego czasu depresję. To był gość, który sprzedał tę grę za ogromną kasę, miał niesamowicie wielki dom, no, no, po prostu wszystkie ograniczenia zniknęły i nagle się okazuje, że on ma depresję. Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają możliwości. To jest niestety, trzeba z tym się tak zmierzyć. Mechanizm habituacji to jest ten mechanizm, który sprawia, że my się do czegoś przyzwyczajamy. To znaczy, że jak sobie tutaj siedzimy, to na przykład jest cisza. I nagle jest takie. I zwrócimy na to uwagę: nikt nie wchodzi i nikt nie wychodzi z tej sali. Ale gdyby ktoś wszedł, to kojarzycie ten taki ruch u, uszu z tyłu, no nie? Tak się uszy trochę nadstawiają, bo gdzieś tam zwracamy naszą uwagę, bo jest jakiś bodziec i my go nie kontrolujemy i chcemy go kontrolować. Zatem jakby ten bodziec powtarzał się często, to my się do niego po prostu przyzwyczajmy. Jakby ludzie ciągle wchodzili i wychodzili z tej sali, to byśmy się do tego przyzwyczaili. Kojarzycie, mieliście kiedyś remont w domu? U, albo sąsiad robił remont w domu? Budzicie się w sobotę rano, nie? Myślicie, poś, pośpie sobie, a tam nie... Co on się zwiertarką jedzie, nie? Na początku to po prostu rozsarpa człowieka, a potem mija tydzień, drugi, i, i jesteście tak przyzwyczajeni absolutnie do tego, że on robi remont, że nagle, jak kończy, to jest taka cisza jest takie, <laughs> skończył skubany, nie? Coś jest nie tak. Czaby <laughs> na pewno. No właśnie, nastąpiła ta habituacja, i normą już był hałas. No, słucham? Normą już był hałas, a nie cisza. I tak samo jest z pieniędzmi. Jak dostajemy wypłatę, idziemy do pracy, myślimy sobie, a, chcę mieć te swoje 3000 zł. Nie? I dostajemy pierwszy raz 3000 złotych na konto jest taki wyskok emocji. Ale fajnie. Ale czas sobie leci. I potem jest drugi raz ta sama wypłata, ale ten wyskok emocji już nie będzie taki wysoki. Bo już jesteśmy do tego powoli przyzwyczajani. I potem trzeci raz ta wypłata jest, a potem czwarty, piąty. Aż w końcu ta wypłata po prostu nie robi na nas wrażenia i po jakimś roku po prostu się spodziewamy tego, że dostaniemy 3000 zł. Ale my chcemy znowu się poczuć w ten sposób. No to myślimy, to muszę zarobić 1000 zł dodatkowe i dostaję 4000 i znowu ten proces się powtarza. I są osoby, które cały czas chcą, aby być na samej górze, dlatego myślą kategoriami, chcę więcej więcej, więcej, więcej i nagle się okazuje, że pieniądze są dla nich celem samym w sobie. I to są te osoby, które właśnie się gubią. Dla nich tylko hajs, po prostu klapki na oczy, zarabiać pieniądze. Pieniądze to cel. Dla nich to jest pieniądze, pieniądze są celem. Za to pieniądze świetnie służą, jeżeli popatrzymy na pieniądze nie jako cel sam w sobie, po to, żeby gdzieś w jakiś sposób sztuczny się pobudzać. Bo to, to pobudzenie to jest tak zwana gratyfikacja. Ona, no ona wskoczy do góry, ale ona spadnie. Za to pieniądze jako narzędzie to już zupełnie inna sprawa. Bo to sprawia, że my zaczynamy myśleć na, co my, myśleć, na co my możemy te pieniądze wydać, jak my możemy siebie realizować za, za pomocą tych narzędzi. Ktoś jest świetnym malarzem, to nie potrzebuje nawet pędzli, żeby malować. Weźmie farbę i będzie malował dłońmi. A jak ktoś jest kiepskim malarzem, to może być najlepsze pędzelki na świecie, nic z nimi nie zrobi. I ludzie, którzy biegają za pieniędzmi i chcą tych pieniędzy więcej, 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 to tak są tacy właśnie jak cięcy malarze, którzy kupują najlepsze farby, najlepsze płótna, najlepsze pędzle, bo oni chcą mieć wszystko, co najlepsze, a nie potrafią tym malować. A są osoby, które wyjdą na, na scenę na przykład na TEDx i powiedzą kilka słów i zmienią świat, tak jak Simon Sinek, nie wiem, czy kojarzycie jego wystąpienie. Co najlepsi liderzy na świecie robią inaczej, nie? 20 minut wystąpienia i facet pozamiatał świat. Okej, okay, dobra, quiz, moja ulubiona część. Słuchajcie, czynniki higieny między innymi to a. wypłata, bezpieczeństwo, przełożeni, czy b. rozwój, awanse, osiągnięcia. Dajcie sobie chwilę. Kto jest za a? OK. Kto jest za b? Nie ma nikogo. No i bardzo dobrze, wypłata, bezpieczeństwo, przełożeni. Kapitalnie. No, to dzisiaj jest taka publika, widzę. Od ostatnich quizów sko skoczył poziom strasznie. Chciałem Wam polecić książkę Podstawy zarządzania organizacjami Rikiego Gryfina, bo w tej książce jest trochę więcej na temat teorii motywacji Herzberga, tej dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga, a nie chciałbym was zostawić tylko z kilkoma słowami ode mnie. Tam znajdziecie dużo więcej informacji na ten temat i znajdziecie jeszcze wiele innych ujęć. Motywacji, bo to, o czym my dziś mówimy, to jest motywacja z punktu widzenia bodźca. Nie? Czyli co nas motywuje, jaki bodziec musi się pojawić, żebyśmy my wykonali działanie. A w tej książce są jeszcze inne ujęcia, na przykład tak zwane procesowe ujęcie motywacji, ale tym dziś nie będziemy się zajmować. Za to tam na pewno w tej książce, oprócz właśnie kwestii związanej z motywacją pracownika, znajdziecie wiele ciekawych informacji. Dobra, słuchajcie, proste pytanie, jak jeszcze lepiej Wam zobrazować teorię dwuczynnikową Herzberga, tak żeby ona była dla Was jasna. Popatrzcie sobie jeszcze raz, minus 10, 0, plus 10. Po lewo lekarz, po prawo trener. Mamy piłkarza, złamał nogę, powinien iść do trenera czy do lekarza? Do lekarza. Musi najpierw się naprawić. Jeżeli zawodnik ma niezłamaną nogę, no to to jest dla niego punkt startowy, zero, Po prostu ma niezłamaną nogę. Ale jeżeli sobie tą nogę złamie, no to ma problem, bo jest problem z karierą. Jak mu tą nogę naprawią, to jest na zero. Jak on będzie chciał być lepszym piłkarzem, to nie idzie do, do będzie chciał być lepszym piłkarzem, to nie idzie do lekarza, tylko idzie do trenera. To samo z samochodem, hamulec i gaz. Kto ma prawko? Wszyscy mają prawko, mam i ja. Jak, jak, załóżmy, że jedziecie automatem. Nie? W sensie z samochodem, sam, samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Jak naciśniecie hamulec i całej siły gaz, to i tak będziecie stać w miejscu, bo hamulec ma nadrzędną funkcję. Jak puścicie, gaz, no to nadal będziecie stać w miejscu, jak będziecie, jak puścicie hamulec, to też będziecie stać w miejscu, więc musicie puścić ten hamulec, żeby zacząć jechać do przodu, tak to mniej więcej działa. Dalej, motywacja od, motywacja do, to trochę naciągnąłem, ale to też świetnie pokazuje, tak, motywacja od, nie chcę tego robić, motywacja do, o, to jest coś, co, co, co mnie kręci, chcę do tego iść, dlatego się też Śmieją ludzie, że motywacja od głównym tym czynnikiem motywującym jest desperacja, a tym w motywacji do jest inspiracja. I to jest też taki typ osób, że są tak zwani avoiders, unikaniowcy, czyli takie osoby, które w życiu są bardziej skupione na tym, żeby unikać nieszczęść. I są takie osoby jak dążeniowcy, strivers, czyli te osoby, które chcą coś osiągać. Ja na przykład mógłbym siebie tutaj stawić. Ciekawe, jak jest u Was? Ktoś by tutaj powiedział, że... Wstawiłby się bardziej jako unikaniowiec, a Wojder? Są takie osoby? Nikt się nie przyzna, nie? Teraz każdy, teraz każdy ciśnie sukces. <grytanie> Okej, okay, zobaczcie tutaj, jeszcze spójrzmy. Psychologia klasyczna. Psychologia klasyczna to wychylenie od 0 do minus 10. Ona się zajmuje jakąś patologią. Ktoś ma depresję, jest wychylony na minus 3, jest tej osobie bardzo źle. Psychologia się zastanawia, co ja mogę zrobić, żeby ta osoba wróciła na zero. Psychologia pozytywna dla odmiany. Zajmuje się tymi osobami, które już są na zero, i one myślą sobie, dlaczego ci ludzie chcą osiągać jakieś cele? Jak to się stało, że ktoś mówi o sobie, że on jest szczęśliwy lub ona jest szczęśliwa? I tutaj mamy psychoterapię, czyli jeżeli u nas jest źle coś, mamy jakieś sprawy niepozałatwiane, to idziemy do psychoterapeuty, żeby nas wyprostował na zero. Zaś jeśli czujemy się, że jest u nas ok, że jest spoko, no to idziemy sobie na coaching, tylko nie taki coaching, wiecie, coaching typu zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy tam inne cuda nie widzę, tylko taki naprawdę solidny coaching. Tutaj są patologie, tym się zajmuje głównie ta działka, a tu mamy ten słynny rozwój osobisty. Powiem Wam, dlaczego lubię teorię dwuczynnikową Herzberga. Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż chodzi o to, że ona pokazuje, że tak naprawdę człowiek, jako jednostka, zawsze jest motywowany dwoma rodzajami bodźcy. Chce minimalizować to, co mu przynosi stratę, nie chcemy złego, żeby coś się działo złego, i chcemy maksymalizować to, co się dzieje dobrego. To jest tak proste. Niwelować zło, maksymalizować dobro. Usuwać przeszkody, chcemy tworzyć możliwości. Zwróćcie uwagę, że wszystko w naszym życiu, co nam będzie przeszkadzało, będzie przez nas uznawane za coś, co jest złe. Jak coś nam przeszkadza, ktoś, coś, coś nas krzywdzi albo ktoś nas krzywdzi, jest dla nas przez nas uznawany za złe. No i firmy standardowo, dwie, dwa podstawowe działania, jakie firmy podejmują, to jest minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Tak proste, jak się tylko da, bardzo łatwe do zaaplikowania. Więc pojawia się pytanie, jak wykorzystać tę wiedzę. W praktyce, w kwestii rozwoju osobistego, w kwestii pracy nad sobą, pierwszymi działaniami, jakimi powinniście podjąć, to zastanowić się, co Was w życiu denerwuje i usunąć te przeszkody. To mogą być często stety, niestety, ludzie, tak zwane osoby toksyczne. Trzeba się nad tym zastanowić. Dopiero potem, jak usuniecie sobie te osoby z waszego pola widzenia, możemy się zacząć zajmować tymi rzeczami, które was inspirują. To ten głos wewnętrzny, który gra wewnątrz was i który wam podpowiada, żebyście do czegoś dążyli. Nie? I często to jest tak, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie słuchamy tego głosu. Aż w końcu nagle takie odkrycie nie? jesteśmy koło czterdziestki, pięćdziesiątki, mamy tam dzieci, małżeństwo, wszystko jest spokoj i nagle jest takie odkrycie ja przez całe swoje życie robiłem coś, czego nie powinienem robić. Jak to wykorzystać w związku? Popatrzcie uważnie, co wkurza drugą waszą połówkę. Kiedy ta druga połówka jest zdenerwowana, czyli kiedy się wychyla w tym kierunku. I to już jest dla was ciekawa informacja zwrotna, czego nie robić. No i zobaczcie, kiedy ta osoba mówi, że jest z wami prawdziwie szczęśliwa i kiedy czuje się z wami dobrze. To samo w rodzinie. Jakie są przeszkody gdzieś u was w rodzinie? Czy jest coś takiego, co możecie usunąć? Na przykład, nie wiem, za rzadko gdzieś się pojawiacie. Albo, albo za często się gdzieś pojawiacie. No i w pracy standardowo myślę, że tutaj chyba nawet nie trzeba tłumaczyć, bo przecież cała ta prezentacja dotyczyła de facto troszeczkę motywacji tego pracownika. Ok, słuchajcie, wyzwanie dla Was: bardzo proste, łatwe, sympatyczne wyzwanie, żebyście pomyśleli nad nim, jedno z wielu dzisiaj. Wyzwanie dla Was, dla odważnych osób jest bardzo proste. Chciałbym, żebyście zastanowili się nad jednym czynnikiem, który Was demotywuje, który Was wkurza codziennie. Który sprawia, że jesteście bardzo podirytowani, i żebyście postarali się w ramach eksperymentu przez jeden tydzień go wyeliminować. I nad jednym czynnikiem, który sprawia, że jesteście radośni. I który, który sprawia, że wam się chce coś robić i żebyście go zmaksymalizowali. Przez jeden tydzień takie działanie. Nie mniej, nie więcej w ramach eksperymentu, żebyśmy sobie podziałali. Okej, okay. wnioski. Słuchajcie, mamy coś takiego jak teorię dwuczynnikową? Mamy. Mamy coś takiego, jak czynniki higieny? I mamy coś takiego jak czynniki motywujące. To, że usuniemy czynniki higieny, nie oznacza, że będziemy super szczęśliwi i zmotywowani. Za to, to, że mając punkt startowy na zero dodamy te czynniki motywujące, no to sprawi, że będziemy zmotywowani jako ludzie. No dobra, wiemy jak to działa, no ale zaznajomiliśmy, zaznajomiliśmy się z teorią, więc pojawia się pytanie, co z tego? Nie karaj. Pomagaj, czyli alchemia motywacji. Pomyślcie, chwilkę pomyślcie nad tym, jak się czuliście, kiedy ktoś was krytykował albo kiedy ktoś was karał. Jakie uczucia to w was wzbudza obecnie? Ktoś chciałby się podzielić? M może motywować lub, jak Mateusz powiedział, wywoływać agresję. Faktycznie. A kto czuje się zdenerwowany, jak się go krytykuje? No jest trochę osób. A ktoś potrafi być w stosunku do tego neutralny? Wow. Myślę, że na początku pojawia się złość na pewno, ale z drugiej strony później jesteśmy wdzięczni, że ktoś nam dotypnął ten błąd. I możemy w pewien sposób się poprawić albo. Tak. Na początku faktycznie, jak powiedziałeś, może się pojawić złość, ale potem faktycznie gdzieś tam możemy nad tym pomyśleć. Świetny, świetny przykład. Słuchajcie, zanim wystartowaliśmy w ogóle z tymi wykładami Open Your Mind, miałem spotkanie z Samorządem Studenckim Politechniki Łódzkiej i sam poprosiłem ich o informację zwrotną na, takiego, na temat takiego, powiedzmy, jakiegoś wystąpienia mniej więcej 30-minutowego. I dostałem wiele pozytywnych informacji, ale dostałem też kilka takich ciosów, nie? No i powiem szczerze, że musiałem to rozchodzić. No i wiecie, pierwszy, pierwszy efekt uderzenia to jak, 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 jak ktoś śmie, śmieć. Nie? No ale potem jak już to rozchodziłem, usiadłem na spokojnie, zebrałem te wszystkie te informacje, które nim przekazali, to mówię, kurczę, no w punkt. Wszystko to uwzględniłem w pierwszym wykładzie, i dzięki temu te wykłady wyglądają coraz lepiej. Między innymi z tego względu, że ludzie się, ludzie się dzielą informacjami. Czasami oczywiście to zagra na naszym ego, nie? szczególnie jak jest tego dużo i naraz, ale finalnie, czasami pomaga. Tylko pytanie właśnie jest to z tą krytyką. I o tym teraz będziemy sobie też mówić. Bo jest pytanie, co hamuje nas w życiu? Co hamuje motywację? Bezradność. Tutaj na samym początku rozmawialiśmy, no nie? Co was gdzieś tam hamuje, co, co tutaj się dzieje? Brak wpływu albo robię coś, robię i nie widzę jakiegoś efektu. Ignorancja. I ta bezradność nie, nie tyczy się tylko relacji międzyludzkich, ale też między innymi samego siebie, nie? Bezradność, jak nie jestem w stanie nic zrobić, bo sam siebie ograniczam. Myślami, na przykład, jakimiś postawami swoimi. Ignorancja, ignorowanie innych ludzi, albo jak my jesteśmy ignorowani. Przechodzimy się czymś pochwalić, jak ktoś słucha, słucha i nagle się odwraca, na pięć i mówi, nie interesuje mnie to. Krytyka to kara. Czy chcemy, czy nie? Każemy. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż widzicie, kara, żeby była skuteczna, musi spełniać określone warunki. To jest bardzo istotna rzecz, bo to jest tak, jeżeli mamy nauczyciela i ten nauczyciel każe. Ucznia za coś, to jeżeli ta kara sprawia, że zachowanie tego ucznia jest modyfikowane i ten uczeń staje się w jakiś sposób lepszy, to to jest kara, która ma sens. Czasami może mocno zaboleć, ale ma sens. Za to, jeżeli mamy takiego nauczyciela, który po prostu drze się na każdego, bo chce się wyżyć, i to nie ma żadnego przełożenia na działania uczniów, studentów lub kogokolwiek, no to to jest po prostu nieskuteczne. I sprawdźmy, co według teorii odstraszania musi spełniać, jakie warunki musi spełniać kara, żeby była skuteczna. 3. musi być surowa, nieuchronna i natychmiastowa. I teraz pomyślcie sobie o ruchu drogowym. Dlaczego mamy tendencję do łamania przepisów ruchu drogowego? Dlatego, bo często te kary są takie, że jesteśmy je w stanie gdzieś tam przełknąć, nie? Ale czy one są nieuchronne? Nie, nie są. To jest tak, że dostaniemy mandat raz na jakiś czas. Po prostu wiecie, dodged bullet, jak w Matrixie i nie ma tematu. I ona nie jest natychmiastowa zazwyczaj. Muszą nas złapać, żeby była natychmiastowa. Pytanie się pojawia, co jeszcze? Bo ja na przykład pamiętam, że chyba w psychologii społecznej Aronsona Wickelta, Aronson, o, zapomniałem tych nazwisk, nieważne. Aronson, Ackert i Wilson, chyba. No, nieważne, nieważne, nieważne. W każdym razie taki podręcznik wielki psychologia społeczna jest, no i tam też między innymi pisali, że na przykład, jak dobrze pamiętam, żeby kara była skuteczna, to osoba, która jest tą osobą karzącą, musi stanowić dla tej osoby karanej autorytet. Albo muszą mieć wspólny system wartości. I teraz pomyślcie, że tak na dobrą sprawę, żeby wykorzystać karę jako narzędzie, naprawdę trzeba się nad tym pochylić. To musi być naprawdę. Zorganizowane dobrze. I bardzo często, niestety, nie jest. Jest ogromna różnica między karą, że ktoś nas każe i robi to faktycznie, te negatywne emocje nas wywołuje, ale to ma cel, a między tym, że to jest po prostu nieposkładana jednostka, która się na nas wyżywa. Co nas jeszcze hamuje, niedojrzali ludzie. Ich mesjanizm i wpychanie własnych poglądów. Ja osobiście tego bardzo nie lubię. Rozmawiam z kimś, ta osoba nagle niezależnie od poglądów lewicowych czy tam prawicowych. Ja na przykład uznaję siebie za patriotę, ale nie chodzę po ludziach i nie mówię im, co mają wierzyć, na kogo mają głosować, i tak dalej, tak dalej. A są tacy ludzie, którzy niezależnie od tych poglądów politycznych, wychodzą z założenia, że muszą. Muszą iść i głosić, ewangelizować. Popatrzmy dalej. Wchodzenie z butami w nie swoje życie. <laughs> Miałem jakieś taką sytuację, spotkałem się z człowiekiem, pierwszy raz go widzę. <laughs> Przepraszam. Rozmawiamy, rozmawiamy i chwilę później ja, ja dostaję takie zdanie wow, ale coś masz fajnego, nie? bo to mu dałem taki gadżet. On mówi stać na to, żeby to dawać i w domyśle powiedział właśnie takie, takie zdanie. Mówi, Musi ci się powodzić, nie? I ja tak stoję taki wryty, bo jakby czekam na kolejne pytanie, a ile ty zarabiasz, nie? a co cię to obchodzi? Są ludzie, którzy ledwo co, ledwo co ich poznacie, oni już chcą o wywiad zrobić o was, nie? I chodzić i obgadywać. No i są strasznymi egocentrykami. To są rzeczy, które hamują nas w motywacji. Pytanie, jakie sobie czasami warto postawić, ja je lubię postawić, czy my czasem nie jesteśmy jednym z tych hamulców? Ja o sobie mogę powiedzieć szczerze, że chyba czasami bywam. Wolę tak bezpiecznie powiedzieć, że bywam, nie? Niż robić z siebie świętego. Jesteśmy tylko ludźmi. Słucham? Czy dla siebie? I dla siebie, i dla innych. Ja myślę, że te, pojawia się pytanie, czy, czy jesteśmy jednym z tych hamulców dla siebie, czy dla innych. Ja myślę, że i jedno, i drugie. Bo my często sami sobie mamy jakieś takie przekonania nieporozkładane, właśnie z tego przedziału od minus 10 do 0, które nie są przerobione, i one są dla nas hamulcami. Tak, ale w takiej sytuacji można to na pewno bo Jasne. hamulcem dla siebie, to jest czymś demoty, to czynnik demotywujący. Mhm. kogoś nie, nie demotywujemy, Czyli Tak mimo wszystko dość inne rzeczy. Tak. Bardzo ciekawa uwaga, bardzo ciekawa uwaga, ja powtórzę specjalnie do mikrofonu, bo, bo to padnie gdzieś tam na YouTubie i być może się na, nie nagra. Chodzi, chodziło tutaj o to, czy jesteśmy hamulcem dla siebie, czy jesteśmy hamulcem dla kogoś innego, bo to są, faktycznie to są jakby dwie różne sprawy, tak, no bo też jak my jesteśmy tym hamulcem dla siebie, to my możemy z tym żyć. W zasadzie myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma jakieś takie swoje hamulce. No i co? Żyjemy, funkcjonujemy, jesteśmy w miarę sprawni społecznie. Gorzej, jeżeli jesteśmy hamulcem dla kogoś innego, bo często możemy sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. I lecimy, lecimy dalej. Chciałem Wam z tego miejsca bardzo serdecznie polecić książkę, którą skończyłem nie wiem, w ciągu ostatnich siedmiu dni. Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Lindsay Gibson. Kapitalna książka, naprawdę. Tam osoby dojrzałe i niedojrzałe są świetnie wyjaśnione, co to jest za profil, czym one... Jak one się zachowują, skąd to się bierze. I sama książka jest taką książką naprawdę, która daje bardzo, ale to bardzo do myślenia. Okej, okay, to trochę łopatologii stosowanej względem tego, co mówiliśmy o Herzbergu. Tego nie rób. A więc, nie ograniczajcie innych, bo będziecie tworzyć bezradność. Nie ignorujcie innych. Nie krytykujcie i nie bądźcie dziadem, tudzież idźcie być dziadem gdzie indziej. Dalsza część łopatologii to Róbcie. Bezradność zamieńcie na swobodę. Czyli jeżeli macie osobę, które, którą lubicie gdzieś tam popchnąć, ograniczać, to po prostu powiedzcie, okej, okay, dobra, słuchaj w ogóle, albo ona często, tak, ludzie tak często specjalnie popełniają błędy a, i, i zganiają na nas, tak? I my się w to angażujemy. Nie, okej, okay, zostawiam Ci swobodę, rób jak chcesz. Jakby, jak będziesz miał, miała do mnie pytanie chętnie pomogę. Śmiało dać, wa, warto dać ludziom czasami się wywalić na swój głupi ryj, bo, bo to zawsze pomaga. Z czego się pan śmieje najczęściej? Jakby ja narożny upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Jak, się, jak są mądrzy, to się nauczą, jak są głupi, no to szkoda na nich czasu. nie? Ignorancję zamieńcie na wysłuchanie. Warto po prostu człowieka wysłuchać. Krytykę na milczenie, na atoksyków wytnijcie z życia. Jeżeli te cztery rady sobie zastosujecie w swoim życiu, to to nie jest tak, że w relacjach międzyludzkich wy będziecie ludzi motywować. Wy po prostu będziecie na zero. Nie? Jak będziecie ich krytykować, to mnie będą was lubić, ale jeżeli tą krytykę zamienicie na milczenie, to po prostu będziecie na zero. Pojawia się w takim razie pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić jakąś alchemię, czyli zamienić to całe zło, żeby wychylać ludzi w drugą stronę. Ale zanim o tym powiemy, to chciałem się z Wami podzielić kolejną częścią taką teorią. Na teraz, jedną z podstawowych motywacji ludzi jest utrzymywanie o sobie pozytywnej opinii. I pytanie, a jak się ma do tego dysonans poznawczy, i czym są tak zwane urazy narcystyczne naszego ego? Słuchajcie, dysonans poznawczy. To jest taki mechanizm w naszej głowie, który jest swego rodzaju napięciem wewnątrz nas samych, który powstaje w momencie, w którym mamy dwa sprzeczne komponenty ze świata. Tak brzmi to, jak brzmi, więc popatrzmy, jak to wygląda na przykładzie. Najlepszy przykład to spalenie palenie papierosów. Siedzicie sobie gdzieś tam albo widzicie kogoś, kto pali sobie papieroska, nie? Kmijcie sobie papieroska, no i podchodzicie do niego z wynikami badań rzetelnymi i mówicie: Zobacz, te badania pokazują, że palenie papierosów powoduje raka i choroby płuc i w ogóle wszystko, co najgorsze. Nie? No i teraz tak, ta osoba ma dwa komponenty. Z jednej strony patrzy na, na te badania i one jasno sugerują, że powinna natychmiast rzucić palenie, no a z drugiej strony pali sobie papierosa. Więc trzeba to niekomfortowe napięcie rozładować. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo sobie powiedzieć: No. To już mój ostatni, i wyrzucić papierosa, albo nadal sobie palić i powiedzieć, że no, te badania są do dupy, a ja na coś muszę umrzeć i sobie palić kiepka dalej. nie I to jest też związane z tą naszą słynną strefą komfortu. Nie? No bo jak my mamy o sobie jakieś, jakieś zdanie i musimy opuścić tę strefę komfortu, a więc zrobić coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, to jest duże prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem nam to po prostu nie pójdzie. No jak nam to nie pójdzie, Odniesiemy porażkę, w wyniku czego będziemy musieli obniżyć swoje poczucie własnej wartości. Na no, to już jest niekomfortowe, już się z tym źle czujemy. Więc dużo bardziej komfortowo jest nic nie robić i zachować właśnie ten status quo. Ludzie lubią o sobie utrzymywać pozytywną opinię i dlatego lubią stać w miejscu. Dlatego tym bardziej należy Wam szacunek za to, że jesteście tutaj, że przyszliście. Opuściliście swoje strefy komfortu? Hmm? Szacun. Okej, okay. w takim razie pojawia się pytanie, co rozpędza motywację. Swobodę, o której mówiliśmy wcześniej poprzedniej, zamieńcie na współpracę, a już będziecie do przodu. To jest trochę na takiej zasadzie, że jak macie tą, współ, jak, jak macie tą swobodę, zostawicie ludziom tę swobodę, takiej nie będzie, no to będą wychyleni w tę stronę, ale jak ona będzie, to będzie na zero. Za to, jeśli zaczniecie z ludźmi współpracować, no to się zaczniemy wychylać właśnie w tym kierunku plus 10. I warto najpierw zbudować relacje, bo jak ja pamiętam, jak miałem taką sytuację. Jak byłem studentem, to był mój chyba pierwszy rok na studiach, a jestem też historykiem z wykształcenia, i poszedłem na zebranie koła naukowego i wstałem i na tym kole naukowym powiedziałem wszystko, co mi leży na, na temat tego koła naukowego, jaka była moja opinia na temat koła naukowego, nie znając tych ludzi. nie, Ale chciałem zrobić dobrze, bo jakby ta, chciałem po powiedzieć im: słuchajcie, jest źle, ale ja przyszedłem i jest kilka innych osób, które też przyszły po to, żeby wam pomóc. No, i jak się domyślacie, nie byłem lubiany już nigdy, nie? W tym kole. Chociaż miałem tam wielu dobrych, znajomych, ale gdzieś tam był ten most. Więc może zanim zaczniemy gdzieś tam krytykować lub dawać złote rady, warto zbudować relacje, bo ta relacja to jest ten most. Im więcej będziemy, im lepiej będzie ta relacja funkcjonowała, tym ten most będzie szerszy. Będziemy w stanie wysyłać i odbierać więcej pakietów naraz. No i to jest takie proste pytanie, nie? Zrobimy coś razem? Jak budować relacje? Zrobimy coś razem? Zastanówcie się, co możecie razem zrobić z ludźmi, i budować zaufanie, a może nawet i jakąś bliskość. Nie taką oczywiście bliskość intymną, jak w relacjach y, gdzieś tam jeden na jeden, ale mówię o takiej bliskości, takim cieple, które gdzieś tam od niektórych ludzi można wyczuć. No i dajcie ludziom, daj, daj, daj człowiekowi wpływ na ich własne życie. OK, wysłuchanie na uznanie. Czyli jak, jak będziemy ludzi słuchać, Tutaj będziemy tak, no to spoko, ekstra, nie? Jak nie będziemy ich słuchać, będziemy ich ignorować, no to ludzie będą smutni, będą źli. Jak ich zaczniemy wysłuchiwać, no to będą na zero. Ale jeśli wysłuchanie zamienimy na uznanie, no to dzieją się cuda. Trzeba pokazać człowiekowi szacunek, może czasami nawet podziw, zwrócić mu na to uwagę, bo czasami jest tak, że ludzie po prostu nie widzą, że są dobrzy. No i dać ludziom aprobatę. Ostatnia rzecz, milczenie, zamieńcie na wsparcie, znowu tutaj mówimy, jeżeli będziemy milczeć zamiast krytyki, ok, to już jest super krok, chcecie być mistrzami motywacji w relacjach, warto milczenie zamienić na wsparcie, prostym pytaniem, jak Ci pomóc? W tym pytaniu już jest ukryty haczek, nie, bo to nie jest pytanie, czy mogę Ci pomóc, tylko od razu zakładamy, że chcemy pomagać, jak mogę Ci pomóc? No i dajcie ludziom prawo do popełniania błędów, to jest też bardzo ważne i dajcie im też akceptację na te błędy, mają prawo się uczyć, im, będą, im, im, będziecie, Im oni będą się czuli bliżej was, że mogą popełnić błąd i nic się nie stanie, tym będą bliżej chcieli was być. No a całą tą rzecz, jeżeli macie coś złego do przekazania, to po prostu za pomocą tej konstruktywnej informacji zwrotnej. To jest temat na oddzielny wykład, ale warto znać tą kanapkę, nie? Kojarzycie kanapkę, że mówię miłe rzeczy sympatyczne, potem wkładam to mięso w kontekście co można byłoby poprawić i potem znowu jakieś miłe, sympatyczne rzeczy. Albo FUKO, fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. Faktem jest to, że na przykład pokłóciliśmy się, zraniło to moje uczucia, konsekwencją jest to, że się obraziliśmy, oczekiwaniem jest to, że chciałem porozmawiać. I chciałem tutaj jeszcze zabrać głos w kwestii tak zwanej kultury feedbacku, która w korpo i w firmach jest teraz bardzo popularna. Wszyscy się feedbackują nawzajem, każdy chce każdemu przekazywać feedback, to jest super. Feedbackujmy się. Po pierwsze, słowo feedback mi nie leży, bo mamy informację zwrotną, która jest po polsku. A po drugie, bardzo często kultura feedbacku polega na tym, żeby przekazać te informacje złą, ale w sposób ładny. A ja się wtedy pytam, a gdzie my dajemy sobie te dobre komunikaty. Gdzie jest miejsce na ten moment, kiedy mogę komuś podejść i powiedzieć, super, sprawę zrobiłeś w ogóle? Bo ja tak robię bardzo często. A w firmach jest właśnie takie na zasadzie kultura feedbacku: feedbackujmy się, ale to jest wszystko cały czas. Jak się krytykować, ale z jak najmniejszym uszczerbkiem. A gdzie jest wsparcie wzajemne, nie? No i trzeba się otaczać dojrzałymi ludźmi. Usuńcie tych toksyków, nie? Bo to jest trochę na takiej zasadzie, że jak ze swojego życia usuniecie toksyczne osoby. I się odwrócicie, to nie to, że wszystkie kolejne osoby będą wspaniałe, będą po prostu dużo ludzi neutralnych, więc idziemy do tych, z którymi się czujemy dobrze. Prosta rzecz. Współpraca, uznanie, wsparcie, dojrzali ludzie i to jest przepis na motywację. Niemniejszy przepis na motywację znajdziecie w książce, niegorszy Mądrzej, Szybciej, Lepiej, której autorem jest Charles Dahik Tam jest kilka rozdziałów. Każdy stanowi odrębną historię i pierwszy dotyczy motywacji. Polecam serdecznie. Jest to jeszcze inne ujęcie motywacji, ale możecie sobie obejrzeć mądrzej, szybciej, lepiej. Charles Dachik. poczytacie, zobaczycie, co z tego możecie wynieść. OK. Quiz. Moja ulubiona część. Pytanie, czym jest dysonans poznawczy? Odpowiedź A. Urazem narcystycznym. B. Napięciem konfliktu wewnętrznego. C. Rodzajem czynnika higieny. Te urazy narcystyczne to są te momenty, w którym nam coś ktoś zwraca uwagę i nas zaboli to ego, nie? A B C. Kto jest za A? Kto jest za B? U, za proste te pytania robię. Kto jest za C? No tak, oczywiście. Jest to A. Jak się teraz czujecie? Dokładnie tak. To jest to uczucie. To jest uczucie deszono poznawczego, czyli zwróćcie uwagę na taką jedną ciekawą rzecz. Wy mieliście w głowie odpowiedź, ja was specjalnie podpuszczałem. Tam w tej pierwszej części tak już może nie chciałem za bardzo kombinować, żeby powtarzać to słowo napięcia konfliktu wewnętrznego, ale chciałem was trochę podpuścić zobaczcie, nagle uraz narcystyczny, wszystko. <laughs> Jak to? Przecież mam komponent, taki, który, o którym preze osoba prezentująca ten tutaj wykład mówiła przed chwilą i nagle on jest fałszywy. Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. Że w tym przypadku wy wiedzieliście, że coś jest prawdziwe, a to, co było na świecie, w tym świecie zewnętrznym, było kłamstwem. Bo wy wiedzieliście, wy znaliście prawdę, a nagle się okazuje, że ta prawda wygląda inaczej. Wy wiecie o tym, gdzie ta prawda jest. A co gdybyśmy to odwrócili? I co by się okazało, gdybyśmy sobie zadali trud pomyślenia o sobie, że może to my jesteśmy kłamstwem? Że może. Ten świat, w którym my żyjemy, może być całkiem ok, a może to ja żyję w kłamstwie samego siebie. I z tego miejsca warto Wam polecić książkę Kłamstwa, w którym żyjemy. Bardzo, ale to bardzo polecam książkę. Jest to książka napisana przez psychoterapeutę, która opisuje proces psychoterapii i pokazuje, jak te maski, które mamy w sobie, z którymi ja osobiście też nadal walczę, opadają i jak człowiek się rodzi na nowo. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to jest B: napięcie konfliktu wewnętrznego. Jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce, w życiu osobistym? No nie krytykować siebie, nie ignorować siebie, nie ignorować swoich potrzeb. To są te pierwsze czynności, które powinniście zrobić, usunąć toksyki. A potem heja i wspieramy siebie, wspieramy innych ludzi dookoła, również w związku. Pojawia się pytanie, tak? co denerwuje moją partnerkę, a co denerwuje może mnie w tym związku. Co ja mogę zrobić, tak? żeby nauczyć się chociaż jednej rzeczy z tych, z tych, powiedzmy z tych trzech? Nie zacząć od prostej rzeczy. Zamiast nie krytykować, nauczyć się milczeć. A potem, nawet kto wie, wspierać. Wziąć na warsztat któryś z tych tematów, o których tu mówiliśmy, i to jechać, chociaż przez tydzień w ramach eksperymentu. To samo z rodziną, czy to z mamą, czy to z tatą, czy z rodzeństwem, też zastanowić się, czy wystarczająco wspieramy. Albo czy jedziemy na przykład na, na spotkanie rodzinne po to, żeby się gdzieś wyżyć emocjonalnie? Bo jesteśmy wszyscy, jest, jest maj, nie? Ale całkiem niedawno były święta wielkanocne. Odwiedzaliście rodzinę w, ty, w tym czasie? Namęczyliście się? No to wiecie o co chodzi. No jak to wykorzystać w pracy? Myślę, że rozumie się samo przez się. Te trzy rzeczy. Po pierwsze, pierwszy krok, zamienić te złe rzeczy na to, żeby po prostu było zero. I to jest pierwszy krok. A potem drugi, jak chcecie dalej... Działać to śmiało i lecimy w tym kierunku zielonym plus 10. Wyzwanie dla odważnych. Zróbcie coś właśnie z tych trzech elementów, o których mówiliśmy z kroku pierwszego. Czyli zamieńcie na przykład tę krytykę innych osób w milczenie. Przez tydzień, jak ktoś będzie gadał głupoty, po prostu milczcie. Zobaczymy, co się stanie. Nie? Jakie są wnioski? Wiemy, czego nie robić. Fajnie, wiemy, co robić. Jeszcze lepiej, no to róbmy to. Proste. W takim razie pojawia się pytanie, czy jest w motywacji coś jeszcze. Przyszliście na wykład, nie? Ja się czuję strasznie przybity. Ale super, nie? W ogóle ciężka pogoda jest w ogóle, nie wiem jak tam u Was. Wzmacniaj, kiedy tylko się da, czyli złap ich, kiedy są świetni. Złap ich, gdy są świetni. To jest coś, co ja najbardziej Wam chciał polecić. Coś, e, taka rada, która mi dała bardzo wiele w życiu i żeby zrozumieć, jak można to wykorzystać w relacjach międzyludzkich, opowiem Wam najpierw, jak to wykorzystałem na sobie. Jesteście studentami, nie? Ja też kiedyś byłem studentem i teraz rzucę z tego żartu, że <laughs> i to nie było wcale tak dawno. Było. W każdym razie jako student, jak już byłem na ostatnim roku, to pamiętam, że miałem taki okres beznadziei. Nie miałem wtedy akurat pracy a musiałem pisać pracę magisterską. No i to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że ja się budziłem rano i mówię tak, ale, ale dzisiaj jest pisane, ale idę napierdzielać w klawiaturę. Która jest godzina, nie? Przecież wstałem rześko rano, jest dziesiąta, no to najpierw na start sprawdzę, co tam jest w komputerze, nie? Jeszcze tam w piżamie, siadałem do kompa, sprawdzałem sobie, co tam jest. Posiedziałem godzinę, mówię, o, za chwilę dwunasta, to do tego czasu zdążę obejrzeć jeden odcinek jakiegoś serialu, a potem od 12 cisnę, nie? Więc oglądałem sobie odcinek serialu, tam pauzę zrobiłem, coś tego, nagle jest no, 12.15. No to już bez sensu, nie? Już taka nierówna godzina, no to głupio, tak? Zacznę o 13, nie? To sprawdzę jeszcze raz w komputerze, połażę, przejdę się z psem na spacerze i tak dalej. Jest 13, .00. trzeba coś zjeść, nie? Czy coś zjeść, może nawet jeszcze posprzątam. Więc idę, sprzątam, jem coś, patrzę, nagle jest 14, 15, myślę sobie, bo wtedy mieszkałem jeszcze z mamą, mówię, mama pewnie za chwilę przyjdzie, no to co będę robił obiad, jak możemy zjeść we dwójkę, nie? Więc mama wracała, obiad, tralalala, coś tam z nią pogadałem, 16, ale się zaraz biorę do pracy, aleś, ale, ale będzie zaraz pisane, nie? Ale sobie najpierw sprawdzałem w komputerze. Nie? Bo przecież internety się zmieniły od tego poranka, więc muszę sprawdzić te internety jeszcze raz. No, a potem odcinek jeden. Mówię sobie, już nie będę więcej pisał, bo bez sensu, więc i drugi, trzeci, potem jeszcze raz internety, yy, potem jakieś głupoty, i, i w sumie kładę się spać i jest taki żal, jest ta, taka zawiść w stosunku do siebie i jest ten dialog Jak Mogłeś, dlaczego to zrobiłeś? Sobie, samemu. Kolejny dzień. They ask you how you are, you just... No i budzi się człowiek rano, no i właśnie jest taka beznadzieja, nie? No i pomyślałem, że to wykorzystam to i zrobię na tym karierę, bo dzięki temu właśnie się nauczyłem jak się motywować. I wprowadziłem kilka rzeczy, które sprawiło, że faktycznie napisałem tę pracę magisterską, i to mi szło coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. A dlaczego? Za tym wszystkim stoi tak zwana motywacja negatywna i pozytywna. Czym jest motywacja negatywna? Motywacja negatywna jest wtedy, kiedy robicie coś źle i jesteście za to karani, ale jak robicie coś dobrze, to nie jesteście nagradzani. Myślę, że każdy miał takiego nauczyciela w szkole taką kosę, nie? Chodził lub chodziła i pytała, na przykład, jeśli to był historyk, w którym roku stało się to i to? O, pani profesor, nie wiem. Siadaj, jedynka. Czyli nie wiemy? Nie mamy odpowiedzi? Zrobiliśmy coś źle i jesteśmy karani, Jedynka. To może ktoś inny? Może ty? Co, kiedy, było to i, kiedy się stało to i to? No, nie wiem. Siadaj, jedynka. Znowu kara. Jedynka, jedynka, jedynka. Ktoś wstaje, w końcu zna odpowiedź. No, masz szczęście. nie, Siadaj. Czyli co? Jak odpowiadam źle, to dostaję karę, ale jak, nie, ale jak odpowiadam dobrze, to nie ma nagrody. Dlaczego nie dostałem piątki, skoro znam odpowiedź? To jest właśnie motywacja negatywna. Kiedy jesteśmy osobami, które popełnią błąd, jest kara, ale jak robimy coś dobrze, nie ma nagrody. Odwrotnością jest motywacja pozytywna. A więc kiedy popełniamy błąd, jest to traktowane neutralnie, za to jak jest coś ciekawego, jest jakiś sukces, no to wtedy te, tych po prostu celebracji nie ma końca. Świetnym przykładem motywacji pozytywnej jest to, jak uczy się dzieci chodzić. Dziecko stawia swoje pierwsze kroczki i stawia te kroczki od mamy do taty lub w odwrotnym kierunku. No i dziecko się nagle przewraca, robi Bach. No i rodzice mówią: Oj, nie przejmuj się, dzieci zrobiło Bam, to nic strasznego i tak dalej. Ale dziecko wstaje, idzie dalej, no i super, brawo, idziesz, no nie? Przejdzie jakiś fragment, no oklaski, radości nie ma końca. I właśnie to jest ta motywacja pozytywna. I większość osób myśli, że kluczem jest skupienie się na tej motywacji negatywnej, czyli na walce ze swoimi wadami. A prawda jest taka, że rośnie. To, co podlewasz. To jest prosta rzecz. To, że ja wytnę chwasty w swoim ogródku, wcale nie sprawi, że moje roślinki będą lepiej rosły. Istotą jest podlewanie tych roślinek. Owszem, chwasty można wyciąć, ale im bardziej ja będę podlewał te roślinki, tym one bardziej urosną, rozłożą swoje piękne liście, zabiorą światło tym chwastom, i te chwasty umrą, bo nie będą miały. Światełka. Warto sobie zadać pytanie, o co tak naprawdę i szczerze dbamy w życiu? Bo, jak powiedział Jezus Chrystus, po owocach ich poznacie. Więc warto sobie zadać pytanie: Co to są za owoce naszego życia? Bo to, kim my jesteśmy, w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest również konsekwencja naszych wyborów. Nie wszystkich. Ponieważ w tym całym rozwoju osobistym jest, wiecie, tak jak mantra cały czas ładowana, nie zawsze wszędzie, może wszystko i tak dalej. No, trzeba by było spojrzeć troszeczkę na wyniki badań naukowych. Ja nie przytaczę już kogo, ale z tego co kojarzę, to mniej więcej 60% predyspozycji charakterologicznych dziedziczymy po rodzicach. Potem jesteśmy wychowywani przez tych rodziców, nie, ma, nie mamy szansy wybrać sobie rodziców, którzy nam też wpychają do głowy pewne rzeczy, z którymi my się później borykamy przez całe życie. I dopiero później, w jakimś czasie, możemy podjąć decyzję, że bierzemy swoje życie w swoje ręce i bierzemy za nie odpowiedzialność. Ja bym nie powiedział, że to jest 100%. Ja uważam, że ta nasza wola i ten wpływ na nasz świat, to jest według zasady Pareto, Pareta, to jest 120%. Ale jeśli dobrze je wykorzystamy, to faktycznie możemy zdziałać cuda, zdziałać cuda. Rośnie to, co podlewasz. No Właśnie. Weźmy sobie takiego przykładowego człowieczka, To jest. Taki, takie kółeczko, które prezentuje człowieka, i ten człowiek ma swoje wady, zalety. Hierarchia wartości, obowiązków, przyjemność kopowa podróż do przyszłości. Większość osób myśli, że ma więcej wad niż zalet, co jest nieprawdą, ale popatrzmy sobie na tego człowieka. Zobaczcie. Większość ludzi jest motywowana czymś takim, że ja chcę się skupić na swoich wadach, ja chcę uciąć wszystko to, co jest we mnie złe. Mamy świetnie zdefiniowane to, co mamy złe. No i teraz ci ludzie nad tym pracują i co się dzieje? Max, co mogą osiągnąć? To fakt, że tych czynników, które oni uznają za wady, jest mniej. A to wcale nie oznacza, że nasze mocne strony urosły. Popatrzmy jeszcze raz na inną stronę medalu. Mamy wady i mamy zalety. Jest student, wstaje rano, jest zdenerwowany na siebie, bo poprzedniego dnia nie pisał pracy magisterskiej. Dochodzi do wniosku ten student, i w tym przypadku byłem to ja, że dziś zrobię jedną małą rzecz. Ja tą ideą kaizen, malutkie kroczki, kroczek po kroczku, zrobię coś delikatnego, co sprawi akurat, że urośnie plus. Nie Bo co z tego, że na przykład ja bym wyciął sobie wiecie, komputer, nie? Jakbym odciął sobie dostęp do komputera, nie miałbym dostępu do internetu, nie miałbym dostępu do komputera, ja bym po prostu spędził cały dzień na zasadzie pustego przebiegu, nic bym nie zrobił. Z psem bym więcej spacerował, nie? Nawet zabierzcie mi psa, nic bym nie robił, po prostu nic by się nie stało takiego, to nie jest to, że nagle bym więcej pisał. Trzeba było się skupić na, na tym pisaniu. Więc pomyślałem, co ja takiego mogę zrobić. Pomyślałem, wiem co zrobię, usiądę, napiszę spis treści. Jakby mała rzecz, śmiesznie mała rzecz, no ale napisałem ten spis treści i powiedziałem, że to jest mój plan na dzień. Po pierwsze, jak już napisałem ten spis treści, to ze mnie zeszło od razu, momentalnie, nie? Jak ze mnie zeszło, to mogę sobie swobodnie oglądać dalej seriale w telewizji i tak dalej, tak dalej. Przepraszam, w na, yy, tak, w telewizji. <laughs> Bo stamtąd zawsze się ogląda seriale legalnie. <laughs> Bartek to wytniemy, dobra. Nope. Więc y, mogę sobie na spokojnie oglądać te seriale. I wiecie, ja się nagle poczułem dobrze, nie? bo zrealizowałem ten cel. Ten dialog wewnętrzny też się pojawił. Spoko, Damian, miałeś swój cel, założony on był na to, żeby zrobić sobie spis treści, ty go zrobiłeś, nie? No i tak wiecie, dzień po dniu, kawałek po kawałku, nagle zaczęło mi to rosnąć. No i nagle zaczęło to rosnąć do tego stopnia, że zaczęło się kłócić na tej granicy z tymi wadami. Stanąłem przed wyborem, czy więcej będę pisał pracy swojej magisterskiej, czy będę więcej oglądał seriali, więc dalej inwestowałem w siebie, nie? no bo jeżeli ja widzę, że, mam, że czuję się dobrze tutaj, a to jest spowodowane tym, że wypracowałem sobie tutaj jakąś wartość, to jeśli chcę więcej, lepiej czuć się tutaj, to będę robił więcej tego, nie? No i poszło pyk, jest. I teraz nagle się okazuje, że więcej zaczynam pisać pracy magisterskiej po kilku tygodniach, Niż spędzać czasu przed komputerem na oglądaniu jakichś tam seriali, na marnowaniu czasu. I już zaczyna się taka pozytywna nerwówka, nie? że już nie mogę się nawet doczekać, aż usiądę do kompa, żeby pisać magisterkę. Chore, ale, ale, ale faktycznie tak było, tak? No i potem już było tego jeszcze tak, jeszcze więcej, i faktycznie to się udało. No i w końcu wygrywamy życie. Elo. To jest taki przepis na sukces, i to jest przepis na sukces, który możemy wykorzystać nie tylko w. Kwestii samego siebie, ale przede wszystkim w relacjach międzyludzkich. Rośnie to, co podlewasz. Łapcie tych ludzi, kiedy robią coś dobrze. Prawcie komplementy, kiedy robią coś dobrze. I ignorujcie, kiedy robią coś źle. O tym jeszcze Wam powiem przy okazji, jak będę Wam mówił o case studies, bo jestem bym instruktorem nauki jazdy. I powiem Wam właśnie na przykładzie motywacji pozytywnej, jak yy, szkoliłem ludzi. A to tutaj to jest moment, w którym Bartek powiedział, że się spali ze wstydu. A <noise> już zaczyna się palić ze wstydu. Bo Bartek jest osobą, która mi pomaga składać ten materiał. Ja nie złożę sobie materiału, tak jak złoży mi go Bartek. Zresztą lada chwila będziecie mieć szansę obejrzeć ten ostatni wykład na temat podstaw zarządzania projektem, który robił Bartek i który składał właśnie Bartek, który go kręcił tak jak dzisiaj. I teraz powiem taką rzecz, że Bartek jest freelancerem i Bartek między innymi zajmuje się social mediami ma swoją stronę, która brzmi Luzak Media. Nie mam slajdu. No Luzak Media. Jak wpiszecie Luzak Media w Google'ach, to wam wyskoczy. Bartek jest odpowiedzialny między innymi za ten content na social media. Bardzo polecam współpracę z Bartkiem. Tyle o serduszko, love. Ale Bartek oprócz tego jest raperem. <laughs> Wiedział bardzo, że, że, żeby tego nie używać. Ostatnio wydał swój pierwszy, pierwszy kawałek. Bartek zresztą bardziej woli, jak się mówi o tym słowo mówione. Kawałek nosi tytuł Marla i to jest między innymi ta miniaturka, która promuje ten kawałek i oczywiście wszystkie linki będą w, na, na YouTubie. Rozmawialiśmy wczoraj z Bartkiem, chyba też późno wieczorem, bo się ustawialiśmy na ten dzisiejszy wykład i Bartek powiedział, że koniecznie, co jest grane? Przepraszam chwilę, coś się stało. To się wytnie, to już na bank się wytnie. Bartek powiedział wczoraj, totalnie dodaj slajd w prezentacji o technice, siadaj choćby na 15 minut dziennie XD. Mówię, Bartku, wyjaśnij mi proszę, na czym polega ta technika, nie spotkałem się z nią nigdy. Otóż Bartek mi wyjaśnił, bo miałem iść do Wyra oglądać głupoty, ale sobie mówię, usiądź na te 15 minut do tego tekstu, tylko cokolwiek sobie spróbuj rozpisać. I jak już się człowiek zmusi, żeby zacząć, to się okazuje, że super dalej idzie i że fajno jest. Nie? Bartek, ekstra, błagam, pozwól mi o tym powiedzieć. Najgorsze to wymóc na sobie, żeby coś zacząć robić, a potem się okazuje, że masz jeszcze milion jednostek mocy przerobowych, uśmieszek. Ale faktycznie tak jest. Słuchajcie, najgorzej jest we wszystkim, zarówno w relacjach międzyludzkich, motywacji, razem ze sobą, zacząć. Jak się domyślacie, rakieta spala najwięcej paliwa, kiedy startuje. Najwięcej energii zaczniecie, jeśli stracicie, jeśli będziecie zaczynać. Więc jeśli zaczynacie z tą motywacją pozytywną, to ja was naprawdę mocno zachęcam, żeby wydawać tej energii jak najmniej i żeby wydawać jej tyle, żeby to był taki malutki kaizen, nie? żeby usiąść na te 15 minut, usiąść tam, poczytać te teksty, porobić te teksty. Bo Tutaj Bartek akurat pisze rzeczy, bo jest, jest freelancerem, pisze też scenariusze. Wy możecie poklikać w klawiaturę w inny kreatywny sposób. Polecam tego alegrowicza. Pytanie. Quiz, nie? Moje ulubione. Motywacja pozytywna zakłada A. Nagradzanie za złe postępowanie, B. Nagradzanie za cokolwiek, i C. Nagradzanie za dobre zachowanie. A, B czy C? Kto jest za A? Nieśmiało jedna osoba, ale wycofałeś się, tak? Za B. Nagradzanie za cokolwiek. To się nazywa socjalizm. C. Nagradzanie za dobre zachowanie. Kto jest za C? No tak, no jest za C, nie? A nie mieliście takiego strachu trochę, że zaraz będzie inne zaznaczone i powiem aha, dysonans poznawczy? <grymne> było, tro, było trochę, nie? Schizuwa mała. Już się zaczyna. Słuchajcie, taka ciekawostka też na temat tego, jak wzmacniać ludzi, jak wzmacniać siebie. Taki słynny eksperyment został przeprowadzony. Mówię słynna, tak naprawdę przeczytałem o nim kilka dni temu. <grymne> Janusz w Bruce K. Alexander wykonał coś, co się nazywa radpark Park w latach 70. Słuchajcie, co on zrobił. On, on wziął szczury, badał sobie szczury i badał uzależnienie tych szczurów. Wrzucił je do klatki, miały jeden kranik i drugi kranik. Z jednego kranika płynęła woda, a z drugiego płynęły narkotyki. Kokaina albo heroina. No i co się okazało? Szczury tak się naćpały, że po prostu w pewnym momencie zapominały jeść i zdychały z głodu. No i naukowca larum zbijają, bo jak to no przecież jak wybierają narkotyki albo to no to przecież umierają, nie? No ale Bruce Alexander pomyślał sobie tak: "No dobra, no ale przecież to są warunki kontrolowane, nie? Jakbyśmy wzięli jakiegokolwiek człowieka i wsadzili go w jakikolwiek odcięty od życia jakiekolwiek odcięte od życia pomieszczenie i dali mu do wyboru albo wciąga kokainę, albo pije wodę, nie? To teraz każdy mówi: "Na pewno bym pił wodę", nie? A potem jest takie, no wciągnę kreskę, zobaczę, nie? Co tam? Potem jedna, druga, trzecia, a potem zapomnijcie zjeść. I umrzecie z głodu. <ścoughs> Baj, ja mam już takie spaczenie, że już widzę te napisy, wiesz? <ścoughs> Nieważne. I teraz słuchajcie, co zrobił Bruce Alexander. Otóż on zrobił szczurzy park, tak zwany rat park. On wziął te szczury i stworzył taki szczurzy park, gdzie były po prostu wszelkie radości dla szczurków. Nie tam, miały jakiś tam wybieg, miały innych kolegów i koleżanki szczurki małe, duże, miały jakieś tam swoje kryjówki, no wszystko, czego szczurza dusza zapragnie. I on też nadal zostawił im te dwa kraniki: jeden od wody, jeden od narkotyków. Wiecie, co się okazało? Domyślacie się, nie było takiego uzależnienia jak wtedy. Szczury to ignorowały, Miał to w nosie. Pomyślcie teraz o tym, jak ważne są relacje międzyludzkie, jak ważne jest to, żeby móc przebywać razem z osobami, które mają to takie ciepło wewnętrzne i z którymi możemy czuć się bezpiecznie, bo to naprawdę nam bardzo pomaga. Zresztą, w tej książce, o której Wam mówiłem dzisiaj, czyli Dorosłe Dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców, tam jest też świetny mechanizm pokazany, tak, że my jako ssaki jesteśmy uwarunkowani wręcz do tego, żeby stres rozładowywać, kiedy jesteśmy razem, samemu ciężej sobie radzić ze stresem, nie, jak dziewczyny to wiedzą, nie, jak chłopaki na przykład idą gdzieś do klubu, jest jeden kolega, to może tak siedzieć, taki trochę, no nie, jakby zestresowany, nie podejdzie nie zagada, ale jak już są koledzy, to jest zaraz, ty patrz, patrz, zobacz, podejdę do niej, nie, nie uda się, no i z kolegami, hehehe, ale mi nie wyszło, tam śmieszkują, nie, ale stres został rozładowany. Ludzie są bardzo ważni w naszym życiu, dobrzy ludzie, dojrzali ludzie. No i wykorzystać tę wiedzę w, prak w praktyce to prawdziwa sztuka. Pytanie, jak to zrobić? W relacjach między, przepraszam, z samym sobą to Wam opisywałem na przykładzie pisania pracy dyplomowej, ale są jeszcze inne czynności, których możecie się podjąć, żeby to robić. Na przykład chodzenie na siłownię, nie? żeby wystartować, żeby pójść na tę siłownię na ten pierwszy trening. To ile to trzeba siły wykorzystać, ile to tej energii. Potem jest tak, że często nie dostajemy tego wsparcia zewnętrznego. Często musimy samym sobie powiedzieć: To, co zrobiłem, zrobiłam, było dobre. Warto to zrobić. Ja bardzo Wam polecam serdecznie z całego serca takie ćwiczenie w ramach tego wyzwania, które będzie, żebyście sobie. Napisali trzy dobre rzeczy, które Wam wyszły każdego dnia. Zaraz o tym powiemy. To samo w relacjach międzyludzkich. Ciężkie to jest, jak ktoś Was wkurzy, żeby nie wygarnąć, i to nie jest łatwe, w sytuacjach ekstremalnych szczególnie, ale na co dzień, jak ktoś robi coś, co Wam nie podchodzi, to naprawdę dajcie sobie spokój. Ja na przykład u siebie w pracy, o czym też będziemy mówić, mam wiele takich sytuacji, w których osoby, z którymi współpracuję, mnie potrafią czasami mocno zirytować. Nie? Kosztuje mnie to dużo, jeżeli chodzi o pracę emocjonalną, żeby nie reagować i odczekuję czasami dzień, dwa i po tym dniu albo dwóch dniach przychodzę z tymi ludźmi, współpracuję. To samo w związku. Nie od razu warto gdzieś tam zrzucać bombę, warto czasami poczekać, porozmawiać już na spokojnie, jak opadną emocje. To samo w rodzinie. Taką mam na przykład sytuację, że nie jeździłem często do domu i rozmawiałem właśnie z, z, ze swoją mamą, bo po prostu no nie miałem czasu, tak, i jak pojechałem raz do swojej mamy, odwiedziłem ją, to potem zaczęliśmy rozmawiać, ja mamie swoje powiedziałem, dobrą rzecz, słuchaj mama, fajnie, fajnie, że mam z tą taki układ, że pomimo faktu, że da, dawno cię nie odwiedzałem, to nie jesteś na mnie zła i nie słyszę takich, o Jezu, dlaczego nie przyjeżdżasz i w ogóle, tylko podchodzisz tak po ludzku i to na przykład mi się chce, więc cię o tym informuje, już ją wzmacniam jakby to pozytywnie, tak, daje informacje, które ona, czy usłyszy, czy nie, bardzo często nie przekazujemy sobie takiej informacji, hej, świetnie to robisz, nie, bo po co, A potem ludzie jakby, no nie wiedzą, czy dobrze coś robią w pracy, czy nie, w pracy, właśnie, to jest ten najlepszy przykład, nie, tak jak Wam mówiłem, czasami wdech, wydech, ja sobie idę na kakaoko, bo siedzę sobie gdzieś tam na, na takich bujakach, nie wiem, przejdę się dookoła, Rozchodzę temat i dopiero po dniu, dwóch, czasami wracam, a czasami w ogóle o nim zapominam, bo się okazuje, że był tak błahy, że warto dalej inwestować w tę osobę w taki sposób, żeby ona rosła albo w zespół. No i to jest właśnie to wyzwanie dla odważnych. To jest, taki, to jest takie wyzwanie, które Wam proponuję, żebyście sobie zrobili nawet dzisiaj, w ramach jednego eksperymentu albo chociaż trzy dni. Kładziecie się spać i tuż przed snem bierzecie kartkę papieru. I na tej kartce papieru piszecie w punktach trzy punkty, co według Was dziś zrobiliście dobrze. Po prostu. A co? Zależy od Was, no nie? No bo jak napiszecie, a, spotkałem kolegę dawnego, no to może być to trochę przypadek. Za to jak powiecie, ej, ekstra, doceniam siebie za to, że pomimo faktu, że na przykład byłem lub byłam zmęczona, poszłam na wykład na Politechnice Łódzkiej z serii Open Your Mind, sprawności kluczowe. I to już jest coś, nie? Co jeszcze takiego ciekawego zrobiliście? Warto siebie po prostu samemu dostrzec i samemu dać sobie komplemenciora. Te trzy piszecie każdego dnia, co trzy zrobiliście dobrze, resztę ignorujecie, bo złe rzeczy się zdarzają. Życie. Jakie mamy wnioski? Bardzo proste. Ignorujmy porażki, celebrujmy sukcesy, no i dojrzali ludzie będą nas wzmacniać. Wytnijcie toksyków, zainwestujcie w fajne ekipy, chodźcie do ciekawych organizacji, na przykład do Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Mhm. Yo, yo. Warto, warto się wybrać i takie relacje z takimi ludźmi utrzymywać ok, no teraz takie pytanie jak to u mnie wyglądało i w zasadzie wygląda w praktyce studium przypadku instruktor Damian ktoś wyłapał błąd? a we wstępie było napisane trener Damian a tu jest instruktor Damian ja wyłapałem ten błąd i teraz jest mi z tego powodu smutno to a propos motywacji, tak, tak, to są te właśnie, to są te suchary, po które mam nadzieję też przychodzicie czasami, nie? Zanim zaczniemy, bardzo bym chciał Wam serdecznie polecić taką książkę Drive, kompletnie nowe spojrzenie na motywację, której autorem jest Daniel Pink. W sumie, tak naprawdę, to jest to chyba jedyna książka, którą znam, która by tak stricte traktowała o motywacji, bo zazwyczaj ta motywacja się pojawia gdzieś tam między wierszami, nie? Jest jakiś tam jeden rozdział w jednej książce, jakiś drugi rozdział w innej, tu macie całą, książkę o motywacji. Teraz uwaga, co ta książka zakłada? Ta książka zakłada, że są jakby takie trzy podstawowe elementy związane z motywacją i ja Wam o nich opowiem na podstawie takiego swojego doświadczenia życiowego. Po pierwsze, autonomia. To tutaj to są chłopaki, którzy, którzy w tym momencie realizują projekt z Politechniki Łuskiej. Tutaj siedzą, tak, tych dwóch, tych dwóch panów tutaj siedzi, tak, jest, jest Kamil i jest Piotrek, jest jeszcze Łukasz i jest jeszcze Damian. I słuchajcie, to jest a to gdzie jest robione to zdjęcie to jest siedziba firmy, w której pracuję, czyli Cybercom Łódź. Pracuję w Cybercom, pracuję w IT. Jak to się śmiejemy z opakami, robię rzeczy, bo jestem Scrum Masterem i całkiem niedawno na WEI mieliśmy szansę zrobić swoją prezentację I dla studentów z Politechniki Łódzkiej. Mieliśmy prezentację, przedstawiliśmy swój projekt. No, i znalazła się grupa czterech śmiałków, która zdecydowała, że będzie w stanie zaimplementować protokół PDCP w technologii New Radio, i to są właśnie oni. Tak jest, to są ci, ci ludzie odważni. I teraz słuchajcie, po pierwsze, autonomia. Tak mówi Pink w swojej książce Drive. Chłopaki tutaj grają sobie w bilard. Mają autonomię. Mogą tak naprawdę robić, co chcą. Mogą sobie przyjść do naszej siedziby i jest, taka, jest taki okres, w którym my się z nimi kontaktujemy, ja się z nimi opiekuję. Architekt z nimi współpracuje, deweloperzy z nimi współpracują, product ownerzy, czyli osoby te od opieki produktem z chłopakami współpracują. Ale chłopaki tak na dobrą sprawę mają cały czas autonomię, bo rezerwujemy sobie salkę, spotykamy się razem, robimy daily, takie spotkanie 15 minutowe, które dzisiaj nam zajęło pół godziny. Nie powinienem tego mówić, bo w sumie jako scrum master powinienem trzymać, żeby to jednak było 15 minut. Ale uwierzcie mi, miałem metodę i w tej metodzie jest, w, tej, w tym szaleństwie jest ta metoda. W każdym razie chłopaki mają swobodę, i tak jak na samym początku, ja miałem takie założenie, żeby trochę się zaopiekować, żeby oni się poczuli dobrze w tej firmie, żeby się poczuli zaakceptowani, że mogą działać. Tak teraz staram się troszeczkę nawet wręcz wycofywać. Sytuacji, żeby nie siedzieć z nimi cały czas. Dlaczego? Żeby mieli autonomię, żeby mogli robić. I wiecie, co się okazuje? Myślicie, że jak się zostawi czterech studentów, to będą przez kilka godzin nic nie robić? Nieprawda, będą nic nie robić przez połowę tego czasu. <laughs> Hasz tak śmieszny żart. Tak naprawdę chłopaki sami z siebie pracują. Dlaczego? Bo mają autonomię. I dlaczego, dlaczego, tak się dzieje, że nagle, nagle w firmie, widzicie, tu jest stół bilardowy u nas w Cybercomie. Są jeszcze jakieś piłkarzyki, jest stół do ping-ponga, cuda nie widy. Dlaczego? Dlatego, bo deweloperzy sami w sobie, deweloperzy IT, to są osoby, które są bardziej twórcami. Oni tworzą, a nie wytwarzają. To nie są wyrobnicy, to nie jest fabryka, że mają 500 sztuk przerobić każdego dnia. To są osoby, które potrzebują kreatywnego podejścia do sprawy. I ci ludzie muszą się czasami zrelaksować bo im więcej jest tego ciśnienia w nich, tym oni są mniej twórczy. I to jest ewidentne, to jest, wiecie, firmy nie robią tego bez, bez potrzeby. Gdyby, gdyby się okazało, że są firmy, które na przykład nie mają tego stołu bilardowego, to wiecie, jest już wychylenie w tę stronę, nie? Już jest źle, jak to nie macie stołu bilardowego, nie? Ale jest stół bilardowy, no ok, jest zero. I okazuje się, że jak przychodziłem pracować do tej firmy, to myślałem, że ten stół bilardowy będzie oblegany praktycznie cały czas. Nie jest. No po prostu jest, stoi. Są jakieś tam osoby, które przychodzą, ale na tych kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, które pracuje, to, to są naprawdę jednostki. Ludzie wolą swoją autonomię wykorzystać na rozwój. I To jest takie zaskakujące. To jest dla nich rozrywka, to jest, nie? Chłopaki pocieli trochę w bilard, ale i tak cisnęli bardziej, już sami wiedzieli, tak? Już nawet czasami nie trzeba przypominać, czasami sami mówią, okej, okay, dobra, już chłopaki przeginamy, nie idziemy, wracamy. Zostawmy ludziom autonomię. Zostawmy im swobodę, ale bądźmy obok. Bo wiecie, na początku, jak trafiamy do nowego miejsca, tak jak tutaj chłopaki do nas, do Cybercom przyszli, no to nie znają ludzi, nie znają miejsca, może być stres, ale jak już ich poprowadziliśmy, poprowadziliśmy ich w ten sposób, że poznaliśmy z kilkoma osobami, kilka razy z nimi popracowaliśmy w taki sposób bardziej intensywny, to nagle się okazuje, że chłopaki też mają dla nas dużo wybaczenia. Bo całkiem niedawno, przepraszam, mieliśmy takie spotkanie, gdzie. No, w wyniku takich błędów, że źle zainstalowane środowisko było, powiedzmy, no to nam nie zaskoczyło, nie, no i siedzieli chłopaki, tak w sumie jedno to spotkanie, tak, za trzy godziny to był taki tak zwany waste, bo nie dało się z tym nic zrobić. No i wiecie, ja już tam motywacja negatywna, stres, bo no trzeba cisnąć, żeby zrobić ten projekt i tak dalej. Jaka była reakcja chłopaków? No powiedzieli, no dobra, zdarza się, nie? Takie życie. Mnie osobiście to nakręca, że mogę współpracować z takimi osobami, które powiedzą, dobra, no potknęliście się, jakby nie szkodzi, nie? Ale nadrobiliśmy te rzeczy. Tydzień później zrobiliśmy taki bardzo syty dzień, wyszliśmy z całym dniem na, na, do przodu i dostaliśmy bardzo dużo pochwał. Chłopaki też zresztą powiedzieli, że... Ta nasza firma w sensie Cybercom Łódź świetnie się wywiązuje z, z tego projektu. Co dla nas osobiście jest y, wielką motywacją, bo ja nie jestem jedyną osobą, która współpracuje z chłopakami, jest cała grupa osób zaangażowana w ten projekt. I pomimo faktu, że są wzloty i upadki, to nagle się okazuje, że dzięki temu, że potrafimy spojrzeć na siebie jak po prostu na ludzi i mamy tę auto, autonomię, to te rzeczy same się robią. W cudzysłowie, same się robią. Po drugie, mistrzostwo. Ludzie uwielbiają być mistrzami w czymś. Obiecałem Wam, że powiem Wam, jak działa mechanizm motywacji pozytywnej na przykładzie mnie, będącego instruktorem nauki jazdy. A byłem instruktorem nauki jazdy, dawno temu, w końcówce studiów. Słuchajcie, uczyłem ludzi jeździć samochodem. I ja to robiłem w taki sposób, że wykorzystywałem bardzo silnie motywację pozytywną. Czyli nagradzałem kogoś, jak ktoś robił ktoś dobrze, a kiedy ta osoba robiła coś źle, nie karałem. Miałem jedno z takich ćwiczeń, które wykonywałem z osobami w ten sposób, że jak gasł tym osobom samochód, to ja mówię, słuchaj, weź odpal ten samochód, nie? I teraz puść te pedały, żeby ten samochód zgasł. No i ta osoba puszczała te pedały, widać, było taki stres, nie? No bo jakby, wiecie, samochód zgasł, błąd, nie? Zło, będzie kara. Ja się patrzyłem na tą osobę i mówię, zobacz, jak ja reaguję. Co się ze mną dzieje? Mówi, no nic, no nic. Stało się, nie? No Ludzie popełniają błędy, ale pilnowałem. Jak ta osoba jeździła, jeździła, jeździła i długo, mówię, słuchaj, ale ty kurczę, teraz to sprzęgło opanowałaś, nie? Teraz ekstra, nie? Drugo, te biegi w ogóle, jak zmieniasz i tak dalej. Nie to, że tak wiecie, taki, lałem taką wodę, że jesteś wspaniała, w ogóle ekstra ci idzie, nie? Ale zwracam na to uwagę, super ci to idzie, nie? Bo jak jesteście instruktorem nauki jazdy, to widzicie, kiedy osoba sobie nie radzi z czymś i zaczyna radzić, i wtedy łapiecie ich, kiedy są mocni. I nagle się okazało, że. Że da się wyprowadzić na prostą ludzi. I Taki najbardziej skrajny przypadek, jaki miałem, to taka pani koło 40, może nawet 50, była chyba po 28 godzinach: zero, nic. Nie umiała jeździć samochodem, kompletnie. No i ja z nią wsiadłem do tego samochodu, poprosiłem, żeby gdzieś tam pojechała. Ona zero, tak, gubiła w ogóle biegi, samochód, gaz i tak dalej, więc wziąłem ją na stronę. Pojechaliśmy do takiego miejsca, gdzie akurat dużo samochodów nie jeździ i na spokojnie, powoli tłumaczyłem. Powiedziałem i znowu zrobiłem ten temat ze sprzęgła, samochód zgas. Mówię, no jak tam się, co się dzieje? No nic się nie dzieje, no samochód zgasł, nie? To się zdarza. Krok po kroku, delikatnie, powoli. To świetnie robisz, to jest ekstra. Ta osoba ze mną w 6 godzin zrobiła większy progres niż z poprzednim instruktorem przez 28. Można? Można. Tylko trzeba chcieć. Raz podczas tej jazdy zdarzyło mi się tak, że mielibyśmy prawie kolizję i nagle zahamowałem i wtedy się na nią nawet powiedzmy trochę wydarłem. I wiecie jak ona wyglądała wtedy? jak bym ktoś zgasił. Mnie się wtedy serce krajało, że to przeze mnie ona przeżywa takie emocje. Ale udawało się ją gdzieś tam na prostą wyprowadzić. Na przykład jak ja uczyłem jako instruktor nauki jazdy, dzieliłem jazdę na, na fragmenty. Jak jeździliśmy jedną godzinę, to ja robiłem w ten sposób, że Przejechaliśmy jakiś fragment, nie wiem, czasami nawet 200, 300, 400 metrów. Mówi, dobra, słuchaj, to zgaś teraz samochód, zamknij kluczyki, wychodzimy na zewnątrz. I to się okazywało, że dla tych osób, szczególnie na tych pierwszych kilku godzinach, stres spowodowany jazdą samochodem był taki, że jak oni wychodzili po tej godzinie, to z nich dopiero schodziło. Ja miałem te osoby, mówiłem, po 15 minutach jazdy, chodź, wyjdziemy na zewnątrz i te osoby, o wow, ja, ale dobrze, że teraz mogę odpocząć, nie, ale ulga posiedzieliśmy, pośmieszkowaliśmy trochę, mówię, to co, spróbujemy jeszcze raz? Chodź, przejedziemy może dłuższy kawałek, nie ile chcesz przejechać, nie? Dobra, dobra, ale to poczekaj zaraz, <coughs> zaraz zobaczymy, yy, gdzie pojedziemy i tak dalej. Te osoby się nakręcały po prostu same, nie? I wiecie, jakie to jest satysfakcjonujące, jak wsiadacie do samochodu i Wam wchodzi rozpromieniona osoba i o ja, kolejna lekcja z Damianem, jakie to jest super i nagle ludzie jeżdżą i to jest takie super, bo jakbyśmy porównali ten poziom trudności do godzin, to jest często tak, że przeciętny instruktor pojeździ tam pierwszą godzinkę na placyko, potem hej, a w miasto, nie? No i ten poziom trudności, no wiecie, no ktoś jeździ po placyku, to jest jakieś tam powiedzmy zero, nie? A to tuż tu jest 10. jest taki skok. Nie? I oni mówią, zobacz, ja ze swoimi kursantami jeżdżę po mieście, nie? A potem jest 26 godzina, i mówią, teraz będziemy się uczyć pod egzamin, i ja już nie dotykam twoich pedałów, i nagle się okazuje, że tym ludziom przy 28 godzinie gaśnie samochód. A ja sobie z ludźmi jeździłem i najpierw doszedłem do wniosku, co jest najważniejsze, żeby im nie gaz samochód. I brałem ja 95% odpowiedzialności na siebie, ja mówię tak, słuchaj, twoja odpowiedzialność jest taka, żeby dobrze operować biegami. Jak ta osoba umiała jeździć jedyneczką, dwójeczką, no to tam weszła trójeczka i tak dalej. I nagle ta osoba robi odruchowo wszystkie te rzeczy związane z prowadzeniem auta, z biegami, I to mówię, to wiesz co, dodamy sobie co innego. Ja ci odstąpię kolejne 5%, to teraz patrz w lusterka. I potem lusterka i tak dalej, i tak dalej. I to nie szło tak do góry, nie? Tylko, że potem ja już się z nimi bardzo szybko zrównywałem. I mniej więcej od 16-18 godziny teraz ja sobie po prostu po mieście jeździłem już nawet nie musiałem ich pilnować. Oni się sami uczyli. Autonomia, po co ja mam ich uczyć? Już to strata mojego czasu. Ja wolę sobie poświęcić ten czas na to, żeby ich motywować. Zmaksymalizujmy ten proces nauki. Chwalmy, kiedy jest coś dobrze, zostawmy, kiedy jest coś źle. To kosztuje dużo na początku, ale to się zwraca. Bo ja zawsze powtarzam, że. Miarą dobrego nauczyciela jest, y, jest to, że jego uczniowie się stają lepsi niż żon. To jest moje nastawienie. I to jest tylko kwestia związana z samochodem. A to przecież można wykorzystać na tysiące innych sposobów. No i trzecia rzecz, cel. To jest ta kwestia trzecia, o której y, właśnie mówi Pink. Słodki piesek? To jest Pepsi. Tak się wabi. Mój piesek? No, on się staruszką. Nie? Tutaj jest akurat młodzikiem na, na fotce. Słodziak straszny. Dostaliśmy ją od weterynarza. Wyobraźcie sobie, wyglądała teraz to, to jest taka mieszanka trochę jakiegoś szalonego pitbulla z jeszcze bardziej szalonym labladorem. Ale jak była malutka, to wyglądała po prostu jak kłębuszek taki słodziaszny labladorek. Właściciele ją przywiązali do drzewa. Weterynarz ją znalazł, czy, czy koleżanka ją znalazła, przywiązaną do, do drzewa. Zaprowadziła do weterynarza. Moja siostra miała obronę swojej pracy magisterskiej i ta koleżanka przyszła na obronę tej pracy magisterskiej, na imprezę po obronie pracy magisterskiej. No i przyszła z psem, nie? I ona się uparła podczas tej imprezy, że, żeby się bawić butelką po Pepsi. No i po prostu zostało, że jest Pepsi. Słodziak straszny. Pies, który tak naprawdę można powiedzieć, pokusić się albo śmiał powiedzieć, że uratował mi życie, bo ja miałem taki bardzo ciężki okres w swoim życiu i ja dzięki niej wygłaskałem to całe zło prostu I do dzisiaj mam tak, że czasami jak widzę labladorka i on tam merda tym swoim ogonem, to podchodzę do ludzi i pytam, mogę, mogę pogłaskać? I tam się z tymi psami bawię. I ja ją szkoliłem, słuchajcie. Ja wpadłem na pomysł, ja tego psa przeszkolę. Ale pomyślałem, że nie będę tego robił na zasadzie siłą jakąś, tak, ty teraz będziesz się robił to, co chce, żebyś robił, tylko właśnie tą motywacją pozytywną. No i słuchajcie, pomyślałem sobie, że nauczę psa komendy do mnie. Wzorowo, jak się woła do psa, do mnie, to pies przybiega, siada naprzeciwko nas i się swoim czubkiem nosa wpatruje w nasze oczy. Wiecie, jak się tego uczy? No, najpierw komenda siad, nie? Ale żeby pies się patrzył nam w oczy, to się wkłada ciasteczko. No i ten pies za tym ciasteczkiem podąża, nie? Jak ten pies wystarczająco długo wysiedzi, no to się człowiek schyla, pies chapie ciasteczko i tak w ten sposób się reaguje. No i słuchajcie, motywacja pozytywna. Idę z psem na spacer, w jakieś tam pola. Biorę tych ciastek do psich ciastek, nie? Bo przecież ludzkie to bym zjadł. Biorę te przeciastka Nie próbowałem! Ja. Wcale nie są takie złe, powiem szczerze. No, <suszy> no, takie lepsze kupowałem. Nie no, żarty, Boże. To będzie na YouTubach. O! Oj tam, oj tam. I słuchajcie... I biorę te psie ciastka, nie? No, i ten pies sobie gdzieś tam biega, 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 i ja wkładam sobie to ciastko i ją wołam, nie? Pepsi, Pepsi ją wołam raz, drugi, wywalone, nie? Biega, sobie gdzieś tam kopie jakieś dziury i tak dalej. I Jak kretyn czasami jestem po 5-10 minut. Wiecie, jak 5-10 minut to jest krótko, jak popatrzymy na ten wykład, na przykład, nie? Ale weźcie, tak stańcie i posiecie po prostu 5 minut, nie? Tak po prostu się stać. No to jest po prostu nieskończoność. No i wołam ją, Pepsi, Pepsi, Pepsi. Wielce z łaski swojej po jakimś, prze, po jakimś czasie pies przyszedł, nie? No to trzeba wykonać tę pracę emocjonalną. No i jaki dobry piesek był, nie? Że przyszedł, dostaje to ciacho i ona w pewnym momencie zaczyna sobie kojarzyć. Jeden raz, drugi, trzeci, wzmacniamy tym pozytywnym bodźcem, aż w końcu ją wołam i ona do mnie przychodzi, a już nie mam ciastek. I to zbudowało ogromne zaufanie między mną a nią, ogromną więź. Bo ja potem mogłem mi ufać, że jak ja ją zawołam, to ona przyjdzie, i ja nie musiałem się martwić. I zaczęliśmy chodzić na spacery. Jak zaczęliśmy chodzić na spacery, to ona szła już w takie, tak daleko ode mnie, czasami odchodziła, że jej nie widziałem. Ale wiedziałem, że jak ją zawołam Pepsi do mnie, to ona przybiegała i przybiegała. I potem już sama nawet się nauczyła. Że po prostu, jak już długo jej nie było, jak gdzieś szedłem, to ona po prostu przybiegała do mnie, żeby się pokazać, i biegła w jeszcze inną część lasu. Co kończyło się tym, że często trzeba było wydobywać kleszcze i tak dalej, ale było to zaufanie zbudowane z psem. Ja na przykład też i tak uczyłem komendy równaj. To jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o naukę ludzi, dlaczego ludziom trzeba dać popełniać błędy. Komenda równaj polega w ten sposób, że jak pies ma tutaj te przednie łapki, nie? łopaty, to jak się idzie z pieskiem i się trzyma go na smyczy, to, przepraszam, te łopatki są na równi z kolanami. Więc jak ja się zatrzymuję, pies siada, to jest mniej więcej na równi. I teraz jak tego się psa uczy? Czy uczy się w ten sposób, że się bierze smycz i się z tym psem chodzi, i powtarza, równaj, 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 żeby ten pies skumał, że to jest ta komenda równaj? Pies tego nie rozumie. On jest tak ograniczony, że nie jest w stanie wykonać ruchu. On nie skojarzy tego bodźca. Daje się specjalnie pół albo metr, dłużej, więcej tej smyczy jak pies zaczyna wybiegać, lekko się szarpie i mówi się równaj. Jak zaczyna troszeczkę gdzieś tam z tyłu zostawiać, znowu się lekko szarpie i mówi równaj. Aż w końcu pies zaczyna sam sobie poziomować i do tego stopnia poziomuje, że ja potem sobie nawet smyczkę zdejmowałem, ona szła koło mnie. Wiecie jaki to jest lans na ośce? Pies idzie i mówi równaj. Tak samo ja nauczyłem komendy stop. Mój głos dla niej był silniejszy niż, niż smycz. Teraz już nie. Ale wtedy tak, i wiecie co? Ktoś powiedział Damian, ale to wiesz, psa ograniczać i tak dalej. Nie, ja robiłem to dla jej bezpieczeństwa. I kilka razy się tak zdarzyło, że ona wbiegła na jezdnię, mówię, stop, zatrzymała się przy sam krawężniku i samochód przejechał. I by było po moim piesku, gdyby nie fakt, że budowaliśmy zaufanie w ten sposób. To też się przekłada na relacje międzyludzkie. Dajmy ludziom popełniać błędy. Niech sami się uczą, dajmy im jakiś zakres błędu, niech się sami uczą. Motywacja pozytywna. Wskazujmy dobre elementy, czasami będziemy jak krytyni. Wystawać, prosić, zastanawiać się. Ale to jest inwestycja wszystko. To jest wszystko inwestycja. I gwarantuję Wam, że ona się zwraca w takim uczuciu, którym jest miłość. No właśnie, teoria na teraz potrzeba zaspokajana nie motywuje. Kto w ciągu ostatnich, no niech będzie nawet 6 miesięcy, wstał rano i powiedział sobie w duchu tak. Ale świetnie, że jest tlen i mogę oddychać. Jest ktoś taki? Nie ma takiej osoby, nie? A teraz wyobraźcie sobie, że w tej sali nagle zaczyna brakować tlenu. Siedzielibyście i słuchali tego, co mam do powiedzenia? Wszyscy by pognali do drzwi, nie? Potrzeba zaspokajana nie motywuje. Mamy tlen, mamy go w brud, czym się przejmować, nie? Ale jakby go zabrakło, to już jest w tym momencie problem. Wtedy warto, teraz warto się zatrzymać i się zastanowić, co jest moim tlenem? W takim sensie, co jest takiego, bardzo ważnego w moim życiu, nawet na co ja nie zwracam uwagi. Może bliscy, znajomi, rodzina. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Na samym początku opowiedziałem Wam o, o tym, że Andrzej poprowadził spotkanie. Zadał każdemu pytanie: po co Ci ewaluacja? Nie? Po co Ci kapusta? Po co Ci ewaluacja? Co Cię motywuje? Wy na samym początku tego wykładu powiedzieliście o tych kwestiach, które was motywują, które was demotywują. I wiecie, co powiedzieli ci ludzie? Oni powiedzieli dwie kwestie. Oni powiedzieli tak, po pierwsze, dobrze jest, że ludzie mówią, co robimy dobrze. A drugą kwestią, jaką powiedzieli, to jest to, że krytyka nie działa. Cała filozofia, cała wielka tajemnica motywacji odkryta. Wyzwanie dla odważnych. Chciałbym, żebyście sobie jeszcze raz może przemyśleli te wszystkie rzeczy, o których teraz mówiliśmy: o tym piesku, o, o tym jak współpracowaliśmy i współpracujemy nadal z chłopakami z Politechniki w Cybercomie, i o tym jak byłem instruktorem nauki jazdy, i zastanowili się, jak te mechanizmy, o których dzisiaj mówiliśmy, wy możecie zaimplikować w swoim życiu już teraz. W sensie teraz. Pomyślcie sobie, wyzwanie na teraz. Co takiego dobrego stało się w ciągu ostatnich 15 minut? Przyszliście tu, moim zdaniem. Jeśli oglądacie to na YouTubie, szacun, Subskrybuj kanał, nie? Tak to się robi? Nie? Nie w ten sposób? Bardzo dobrze, tak. W ciągu 15 ostatnich minut nie wyszli, a faktycznie też nie przyszli. Ale siedzieliście, wytrzymaliście. A być może zadziały się u Was w głowie jakieś procesy, że coś się tam po prostu zaskoczyło, coś Was zainspirowało, czymś mogliście pomyśleć, o czym nie myśleliście wcześniej. I często nawet nie zwracamy na to uwagi, wychodzimy z wykładu i a, to w sumie się zmieniłem, nie? rozwinąłem się, coś, coś się zadziało. A mówimy, a, chyba bo to są wykłady. No nie, bo jak ja czasami oglądam niektóre, to po prostu mielone w kółko, nie wiadomo co, jakieś pierdoły i człowiek tylko nawet na YouTubie ustawi tą prędkość razy dwa i, i tak nic nie dociera, nie? Pomyślcie. Co takiego jest, nie? 15 ostatnich może nawet godzina, może? Dobra, zawężmy. Ostatnie 3 godziny. Kto by chciał się pochwalić, co się stało w ciągu ostatnich 3 godzin takiego dobrego dla tej osoby? Spoko. <głosy> <głosy> Dobra, jakie są wnioski? Są bardzo proste. Autonomia. Dajcie ludziom autonomię. Dajcie im przestrzeń. Będziecie zdziwieni tym, jak oni tą przestrzeń, tę przestrzeń wykorzystają. Jeżeli to są dojrzałe, fajne osoby sympatyczne, którym się chce, bądźcie obok i będziecie zdziwieni tym, co jest w stanie zrobić autonomia. Mistrzostwo, pomagajcie ludziom w stawaniu się lepszymi. Tak jak mówiłem, dla mnie miarą tego, jakim ja jestem szkoleniowcem, jakim ja jestem instruktorem, czy jakkolwiek to nazwać, jest to, że ludzie, z którymi współpracują, stają się lepsi w swoich dziedzinach niż ja. No i cel. Najważniejsze. Zadajcie sobie pytanie, jaki jest mój cel, czego ja potrzebuję w życiu i jak ja mogę pomóc innym, te cele realizować? Jak motywować ludzi i robić to dobrze? To jest pytanie, które zadaliśmy sobie zaraz na początku tego wykładu. I wierzę w to, że odpowiedź ta chociaż w jakiejś małej części została Wam dana, ponieważ te uwagi końcowe to jest też coś, co ja Wam daję na sam koniec, żeby pokazać, że nie jestem bezkrytyczny w stosunku do tego, co mówię. Po pierwsze, krytyczne spojrzenie na ten wykład jest takie, że. Jest to niepełny obraz motywacji. Niepełny obraz motywacji, bo tu mówiliśmy o motywacji z punktu widzenia bodźca. Czyli są jakieś bodźce, które nas motywują, a nie mówiliśmy o pełnym zakresie motywacji, nie mówiliśmy na przykład o procesie motywacyjnym. Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego z pełną premedytacją polecałem wam książkę o podstawach zarządzania organizacjami Rickiego Gryfina. Za to starałem się, bo to jest to, co chciałem zrobić, pokazać Wam takie uniwersalne rady, które zawsze w życie przyniosą efekt. Czy to w swoim życiu osobistym, czy to w życiu w związku, czy w, z rodziną, bliskimi w relacjach, czy gdzieś w pracy. Sprawdzą się. Boże wiadomo, że tak nie, nie da się ich przełożyć jeden do, jeden do, do jednego zawsze, ale można na tym pokombinować i wierzę w to, że dzisiaj też się nad tym zastanawialiśmy. Ważne jest to i podkreślam to, że to nie był wykład, który dotyczył motywacji pracownika bo przy motywacji pracownika mówimy również o płacowych środkach motywacji, tak? Mamy pozapłacowe i płacowe środki motywacji. Ja się skupiłem na tych niepłacowych, tak? Niezwiązanych z hajsem środkach motywacji. Tutaj byśmy wtedy powinni rozmawiać o, o mechanizmach motywacyjnych właśnie w środowisku pracy, o tym, jak tworzyć systemy motywacyjne i tak dalej. Za to można to wykorzystać właśnie przy tych budowach systemów motywacyjnych. No i ten wykład nie dotyczył Automotywacji. To nie był stricte wykład, który dotyczył tego, jak ja, co ja mam konkretnie robić, żeby się motywować. O tym rozmawialiśmy chyba w maju albo w kwietniu, jakoś tak, w tym okresie, albo poprzedniego roku. I ten wykład jest dostępny na YouTube. Serdecz, serdecznie zapraszam, żebyście go obejrzeli. I to jest wykład, oczywiście na którym to jest, to jest ciekawa rzecz. Pomyliłem wtyczki w wejściu do, do mikrofonu i wsadziłem tam tego Jacka, gdzie, powinny być, gdzie powinien być mikrofon, a ja wsadziłem w słuchawki. I nie mamy dźwięku dobrego stamtąd zebranego. Tak jak ja zdenerwowany wtedy chodziłem, słuchajcie, ale to była taka motywacja, która mnie nauczyła, że jak wróciłem do domu, to znalazłem jakiegoś takiego kiepskiego, starego, niepotrzebnego jacka. I on jest teraz wpięty. Do dzisiaj mam go wpiętego, tak żeby już mi się nigdy nie pomyliło. Nie? Zawsze mam teraz schizę czy na pewno ten dźwięk się nagrywa. nie? I też nie dotyczy to motywacji, ale da się to wykorzystać, bo to są uniwersalne mechanizmy. Pytanie, jak motywować ludzi, nie karać. Nie krytykować, nie czynić zła. co to nagradzać, celebrować, zachęcać, pokazywać, że coś jest dobre i wskazywać nowe możliwości tej dzikiej i nieskończonej podróży życia. Dziękuję. No i na sam koniec coś, co lubicie, mianowicie inspiracja na teraz. Jakie są cztery nuty, które mnie inspirowały, żeby zrobić ten wykład? Po pierwsze, Szczerze. Kojarzycie takiego rapera Pono? Ja nie słucham rapu też, ale ostatnio wydał taki utwór, który się nazywa Szczerze i naprawdę Szczerze polecam. A taki zespół, jaki Imagine Dragon, kojarzycie? Oj tak, tak? No to taki utwór Zero był też puszczony na, na pętli. Nie będę tutaj nucił, bo, bo to się nagrywa i potem, <laughs> potem będziemy śmieszkować. Również spoiler ze zespołu Hyper, to jest z utwór z cyberpunka 2077, taki ostry kawałek industrial, drum and bassowy Damianek lubi to, no i na samym końcu In My Mind tego autora. Wiem, że Gigi D'Agostino z Danaro, nie, czy jakoś tak, kojarzycie to? In My Mind, In My, coś tam, blablabla. O kur... Ale samobóje celam na tego YouTube'a, po prostu. Słuchajcie, co dalej? Pojawia się pytanie, o czym będzie kolejny wykład? Kolejny wykład będzie o tak zwanych frameworkach, czyli jak tworzyć wartościowe środowiska pracy i jak robić to w taki sposób, aby ludzie tworzyli dobre i mocne zespoły. I będziemy tutaj mówili o tych frameworkach między innymi z metodologii Edge, czyli z tych metodek zwinnych używanych w IT. I będziemy również mówili o tym, jak wygląda framework w takiej organizacji jak. Masters International Dziękuję serdecznie i do zobaczenia!